Cześć, cześć, witamy, witamy wszystkich. Options Podcast z tej strony. Kolejny już odcinek. Dzisiaj z nami w studiu MystiQuest. Trochę Ryan w innym tej środowisku. Mogą też wystąpić lekkie problemy techniczne, więc tutaj wybaczcie za to, no ale tutaj ciężkie czasy nastały, więc jest jak jest. Nikt nie nadaje z Warszawy. Ale dowieźliśmy. Nie ma nikogo z Warszawy obecnie. To prawda. No tutaj trochę takie wersje polowe. Ale 9 odcinek już. W bunkrze zamknięty, tak. To się zgadza. 9 odcinek. Trochę już daliśmy radę tutaj pociągnąć ten podcast cały. Najbardziej regularna rzecz w moim życiu. Chyba. Nie, no dobra, kilka jeszcze było, ale jestem dumny z tego, że to 9 odcinek. Cześć Patryk. Ciebie również wysłali do Poznania z Warszawy. Witam. Witam. Zdecydowanie chyba byłeś zdziwiony tą decyzją, co? Znaczy to tak naszło. Z dnia na dzień w sumie, ale w sumie spoko też się w domu gra, jak się dawno nie grało. Są plusy, są minusy. Bo od kiedy wy byliście w Warszawie, bootcampowaliście? Od 10 stycznia. 2 miesiące. Kurczę. Teraz wszyscy się rozeszliście do swoich domów? W sensie, Zanza przyjechał na tydzień i wrócił znowu do Rosji, więc... No tak, bo były te problemy, żeby go ściągnąć. Nie, w sensie Był na początku splitu przez 2 tygodnie około i potem na miesiąc ponad musiał wrócić i załatwiać wizę, więc miesiąc go nie było. Dobra, to ja chciałem tak naprawdę zapytać na samym starcie o słynne gniazdo w AGO. Jak słychać mnie? Tak, słychać cię. No chciałem zapytać o to gniazdo AGO tak naprawdę. Jak tam twoje doświadczenie w związku z tym, bo kolor wypowiadał się w superlatywach, jeżeli chodzi o to. Chodzi ci o miejsce, czy o co dokładnie? Ogólnie tak naprawdę o ich system, że tak powiem. No, jeżeli chodzi o to, jak trenują i tak dalej. W sensie gracze CSGO, oni... Niektórzy tylko przyjeżdżają, bo po prostu są z Warszawy, niektórzy. I oni przyjeżdżają do biura grać czasami, ale to grają na przykład tam w trzy, dwie osoby plus trener. I... Dobra, nie wiem. Nie wytrzymaliśmy starego Rajona. Zaatakowano mnie, to prawda. Stary Rajona za plecami wjechał, no ale... Wiecie, jak to jest w bunkrze ogólnie, jeżeli mamy małą przestrzeń, no to nie możemy sobie poradzić, wiecie, tutaj, żeby każdy miał swoje pomieszczenie. Dlatego my jesteśmy 6 osób na jednym. Ja w tym momencie siedzę w toalecie. Nie no, żartuję, ale tak. Jak widzicie, warunki polowe. To może wróćmy do skryptu, bo ja też nie ukrywam, że zostałem trochę wybity z rytmu, ale dostałem kole. Nie będę pokazywał jaką. W międzyczasie. Przejdźmy tak naprawdę do sytuacji. Dlaczego siedzę w bunkrze, okej? Bo zawieszono LEC, zawieszono LCS, LCK już wcześniej. Gra jedynie LPL online. Także co panowie na to? Bo de facto wszyscy byli gotowi jeszcze w Berlinie odpalić jej transmisję 2 minuty przed. Wjeżdża nagle informacja, nie gramy Leca. No to, co się w Berlinie dzieje, moim zdaniem, to jest trochę przesada. Jak tam widzę, że nie wiem, jakiś Karzy czy inni tam zawodnicy z tego lecą sobie cały czas. Natomiast, nie wiem, nie siedzą w domach czy coś, tylko sobie chodzą na jakieś tam restauracje i w ogóle, więc tam w Berlinie jest totalna chillera. Mimo, że tam, nie wiem, tam w Berlinie jest dosyć sporo tych zakażonych. Więc to jest trochę dziwna sprawa. Czy mi to tam... Czy szkoda, że jest od... Odsunięte, bo lubię oglądać bardzo mecze i w sumie zawsze czekam po prostu na piątek, aż 3 dni oglądania będę miał. Jedno z fajniejszych dni tygodnia, ale no jest jak jest. No. Nie zmienią chyba tego szybko. Wiecie co, bo tak naprawdę mam wrażenie, że dopóki nie dotyka to bezpośrednio jakiegoś podmiotu, firmy, to nikt sobie nie zdaje sprawy, bo to, że zlecenie anulowali, to było spowodowane tym, że było podejrzenie wśród jednej osoby ze staffu, że będzie zarażony. I nagle, wiecie, tam już wszyscy byli gotowi, żeby odpalać. Gracze już jechali do studio. W ogóle Jack Troll to
i na swojej grupie, co wleciał, mówi, w końcu zaczął nam skrimy iść dobrze, a przez koronę odwołują. Miał grać na pewno w piątek, ale nie wiem, no nie byłbym takim optymistą skrajnym co do jego gry. No odważną tezę postawił, ale no tak jak już tutaj mówiłeś, tam wszyscy byli gotowi, żeby odpalić już tego Leca. Też jak tam było to info, bo to info najpierw poszło na Twitter, nie było tam jeszcze dokładnie napisane, od kiedy to jest i jak to wygląda. I tak siedzieliśmy właśnie na TeamSpeaku z kolegami i tam była taka solidna rozkmina, czy to teraz, czy to później, właśnie w sumie nie było wiadomo. Więc tam poszła szybka jakaś wiadomość do naszych kolegów z Lesa, no i oni też nie wiedzieli. Oni tam... A to raczej to i tak pewnie, tydzień, dwa później to i tak pewnie by przełożyli już, nie? No w sensie, no nawet tak, jak teraz jakiś tam procent ludzi zachorowanych, za tydzień będzie więcej. To pewnie tak było kwestią czasu. Chyba, że chcieli dogridować po prostu do zanim playoffy się zaczną. Teraz już tak naprawdę Zachód zamykają tak samo jak Polskę. Polskę tak też zamykają. Polska profilaktycznie wcześniej się zamknęła. Tak. Ja chciałem ogólnie tak trochę informacyjnie podejść do tej pierwszej części podcastu, bo zakładam, że te informacje po prostu są mocno rozsypane, dlatego usystematyzować je na samym starcie chciałem. Tak jak mówiłem, zawieszone rozgrywki, natomiast Ultraliga będzie grana na ten moment. Decyzja jest taka, że dwie pierwsze kolejki gramy online. Trzecia w teorii może będzie, że tak powiem, trzecia runda, czyli mały finał plus wielki finał w studio. Ale im dłużej w las, tym bardziej nie chce mi się wierzyć, żeby ktokolwiek postawił stopę tej wiosny w studio. Patryk, bardzo to wpływa z twojej perspektywy na playoffy, czy dla ciebie to, czy grasz w sieci, czy będziesz na stage'u, nie ma różnicy? W sensie grało się już turnieje jakby online i w ogóle, ale na scenie zawsze inny klimat jest i mam wrażenie też, że dużo innych gracze po prostu grają inaczej, więc dla niektórych sytuacja taka, że będzie online jest korzystna, dla niektórych właśnie, nie jest. Będzie bardziej korzystna tak w ogólnym rozrachunku, czy mniej korzystna? No bo wiesz, wszyscy czekali na kiki z buff na lanie, a może tak naprawdę nie dotrwać do tego. Raczej niekorzystna, bo wszyscy, no w sensie jak się gra to turniej na lanie, to jest, po pierwsze jest inna atmosfera ze względu na to, że grasz na scenie, grasz już tak jakby bardziej czujesz, że grasz o coś, a nie kolejny regular split mecz i jakby zachowanie jakby, załóżmy przegrywasz pierwszą mapę, drugą, wygrywasz pierwszą, czy tam przegrywasz, wiesz, że jak jesteś razem ze sobą, to można jakby inaczej, można wpłynąć inaczej na ludzi, jakby wiesz, no dobra, wiesz, nic się nie stało, że dobra, pierwsza gierka, coś tam, a tak online bardziej, no to chyba raczej tak. No nie czujesz po prostu tego, że grasz tak bardziej coś o to. A właśnie, no. A u was jest plan, żeby grać z gniazda? Czy będziecie grali z domów? Jak to wygląda? Z domu. No jak już Szygenda poleciał do Danii, to już nie wróci. No, oni nie wracają. Nie mogą, zamknęli ich, więc no. A no właśnie, to ciekawe, no bo też masz młodych zawodników w drużynie, też masz gości, którym fajnie by było, że tak powiem, schodząc ze sceny powiedzieć, nic się nie stało, czy następne nasze, a tak to może mieć jakiś wpływ właśnie na tych zawodników. No na pewno, ale no... My każdy tak gra raczej... na takich samych warunkach. No tak, a my tutaj tak raczej zadbamy o to, żeby nikt raczej nie miał jakichś wyrzutów sumienia po jednej grze czy dwóch, tylko pogadamy, miejmy nadzieję, wszyscy zrozumieją drużynowo. Nie, no. Dobra. Nie wiem, Aves na pewno będzie miał jakiś buff, tak mi się wydaje, bo Aves na lanie, no, miernie wyglądało ostatnio. Aves onlinersi? Ale tak, ej, szczerze, trzecie miejsce w poprzednim sezonie, teraz też wyciągnęli te playoffy, no ale z drugiej strony grałem na Devil Swan, nie? To nie będzie łatwa przyprawa. W sensie może nie online-owce, tylko wydaje mi się, takiemu zespołowi jak Aves Best of 1, wygranie Best of 1 przychodzi łatwiej niż wygranie Best of 5, po prostu łatwiej się adaptować i jakby zauważysz rzeczy, na które trzeba uważać podczas Best of 5, a Best of 1 tak albo siądzie draft pierwszy, wiesz, i możesz od razu wygrać i masz większą jakby przewagę. Wydaje mi się, że Bucu w sumie to na lanie może by jeszcze lepiej grał, bo większość ludzi gra gorzej, więc on będzie wyglądał lepiej. Ale no na Best of 5 raczej nie pasuje tej drużynie, jak już. O, to jeszcze do Ultraligi na pewno przejdziemy w ramach podsumowań. Mamy już trzech Polaków na EU Masters.
Erdotę w hiszpańskiej lidze. Oczywiście zajął pierwsze miejsce w sezonie regularnym, co daje mu przynajmniej granie w play-inach, tak? Dobrze mówię? Tak. Nie wiem, bo teraz ten system się trochę zmienił. Tabasco we Włoszech po pięciomapowym horrorze również wyciągnął. Nie, Erdotę chyba jest Masters. Głównym z EU Masters już, bo Hiszpania ma 3 sloty w tym momencie. A, tak, to może być nawet w głównym. W takim czyli nieważne, co się stanie, to już są w głównym? Wydaje mi się, że Giants już jest w głównym. Bo w poprzednim roku było tak, że pierwsze miejsce z regulara było w play-inach, a pierwsze miejsce z play-offów było w głównym. W głównym, razie, nie? Ale teraz mi się wydaje, że powinno być pierwsze miejsce w głównym, chociaż nie wiem. Dowiemy się, dowiemy się. Tabasco oraz Kasztelan, czyli nasz zeszłotygodniowy gość, dopiął swego. Co prawda, już nie był niepokonany, Wojtku, nie? Tam na kogoś tak. się... Dwie gry przegrali. Ostatni week zrobili 0-2, z czego w tiebreakerze udało im się wygrać, więc pierwsze miejsce tak czy siak mieli, przez co są zakwalifikowani na EU Masters, ale teraz wczoraj były playoffy i w playoffach na krewne Zvezdy przegrali 3-2. Tam jak oglądałem, no to faktycznie kolega Stopa, Darlik, no nie popisał się. Tam totalnie zrandomował te gry, więc tutaj na pewno nie fajnie tak dla Gawła. No więc szkoda na pewno, że nie wygrali EBL-a, ale miejsce w play-inach mają. Play-iny to są nie te główne, tak? Play-iny to są taki pre-stage. A, to tam to się kwalifikuje, dobra. Tak, grałem Masters, więc nie orientuję się za bardzo. Z jednej strony niektórzy zawodnicy mówią, że lepiej grać te play-iny, bo już tak się rozpozna tę scenę, tam się zacznie grać na te europejskie teamy i więcej wyprzeczenia się ma. Przeważnie masz, ja akurat też tak wolę bardziej, mi zawsze leżałoby zaczęcie od dołu bardziej, bo przyspomujesz więcej gier, masz więcej gier tak jakby do przystosowania się i czujesz się bardziej pewniejszy, kiedy już załóżmy przyszedłeś przez tą scenę czy coś takiego, a potem drużyny, które przychodzą od razu jakby są w głównym, mają mniejsze jakby rozegranie i większy też stres od razu kumuluje się i niektóre drużyny po prostu grają o wiele gorzej i dlatego drużyny, nie wiem, z play-inu przeważnie wychodzą bardzo daleko w turnieju. No bo dla was play-iny będą, dla was i Masters będzie najważniejszym de facto turniejem, a z perspektywy personalnej, nie? Bo wtedy macie najlepszą okazję, żeby się wykazać przed ewentualnymi skautami lecowymi. Ty też tak czujesz, czy jednak stwierdzisz, że inne czynniki mają większy wpływ na to, czy zawodnik trafi do leca? Inne też mają. Znaczy, jest to ważne, bo no, ludzie przeważnie oglądają, ale no, są też inne czynniki ważne. Nie wiem, czy ktoś, załóżmy, jest jakiś tam drużyna z bottom tieru i po prostu, czy tego zawodnika, którego chcą wymieniać, akurat wiesz, patrzą, okej, on jest może dobry, ale nie wiem, może mam jakieś złe przejścia z nim, nie? Jako graczem. Solo queue, inne drużyny czy inne takie sprawy. Ale na pewno ma też wpływ. No i jest to raczej znaczy nasz cel, ale pierw skupiamy się na ultralidze, pierw chcemy wygrać pierw to i potem dopiero myśleć o EU Masters tak jakby. No właśnie. Ty jesteś zawodnikiem, który na scenie jest już od długiego dawna, chyba dobrze. Gunwa, ten słynny zespół Gunwa, Tricked, Black Ravens, nowe rozdanie. To wszystko wrzuciłem w taką jedną pulę tych początkowych twoich zespołów esportowych. Czy coś tak naprawdę chciałbyś wyróżnić na tamtym etapie, czy de facto się jeszcze wtedy bawiłeś League of Legends? Przed Gunwami był taki jeden team, już nie pamiętam jak się nazywał, ale w sensie grałem pierw solo queue, tylko na iście, mainowałem AD Carry / support i napisał do mnie Xidi losowo. Tak naprawdę grałem po prostu solo queue, nie wiedziałem coś takiego jak się dostać do competitive, ale napisał do mnie Xidi, czy chce zagrać go for rola. A Xidi po prostu mnie raz dodał po solo queue, jak graliśmy ze sobą na bocie i graliśmy trochę i potem... A to był jakiś wysoki poziom wtedy? Challenger na iście. A, okej. Okay. W Challengerze i potem Raveno szukał bota do teamu, tam za Mopsia i kogoś tam. Mhm. I on chciał Xidiego, a Xidi nie miał supporta i wziął mnie. I to był w sumie mój pierwszy team wtedy. No i potem też tak ewoluowało to się w takie coś, że
z Xidim po prostu poszedłem dalej, z Xidim jakby zaczęliśmy grać z nowymi ludźmi, potem z Owenem, z Wodziakiem, z Benkiem na topie, potem graliśmy z Namem. Ale to nie jest ten Benek Szymon Przygoński, nie? Nie, inny Benek. Inny Benek. Nie Benek, od Nidalii rank one. I graliśmy... W sumie to takie było granie... Gramy sobie no, znajomi, po prostu sobie gramy i... Nie wiem, fajne było, to było coś takiego nowego dla mnie w sumie. I wtedy... Przestałem. Też doszło Illuminar Gaming, zgadza się? Jako kolejna przygoda twoja. Tak naprawdę nie. Czas. Potem było jeszcze... Ja chyba wygrałem Mistrzostwo Polski zanim, nie? Dołączyłem do Illuminar. Właśnie tak. Nie. Team Refuse, z tego co pamiętam, było później. Wydaje mi się, że nie. Też mi się wydaje, że było później. A później? Bo dzisiaj to sprawdzałem i wyszło mi, że to było 2017, że to była Łódź na pewno, a Łódź była wtedy latem. Wy zaliczyliście tą swoją porażkę. No, masz rację. Wtedy Illuminarem wiosną w Katowicach. Co słynny Woodcamp miał miejsce jeszcze, katowicki. To co, mam nawiązać? Nie, bardziej chciałem podejść do tematu samego Illuminar i startu, bo dla ciebie to był duży przeskok. Grałeś wtedy z Kratonem na bocie, gdzie, co by nie mówić, mimo tego, że najlepsze czasy w jego karierze jakby już odeszły, to był to pewnego rodzaju symbol jakby polskiego AD Carry. Szczególnie, że nie mieliśmy za dużo takich graczy, którzy na arenie międzynarodowej pokazywali się, bo wtedy zawsze mówiono tylko Kraton, ewentualnie ktoś tam jeszcze Ulajta zahaczał, ale pamiętajmy, że Ulajt to zdecydowanie nie ta półka była. Mam nadzieję, że jakby w perspektywie czasu już udowodnił Paweł, że jest historycznie najlepszym AD Carry. Wracając do Leca, no ale tak, grałeś z Kratonem, trafiłeś do teamu z Kubonem, z Nikiem jeszcze wtedy, z Tabasco, było was dwóch młodych, trójka weteranów. Jak to wyglądało? Bo wiecie, zamknęli was w Nowym Sączu, to też było charakterystyczne, bo to było takie wielkie centrum. Centrum edukacyjne? Czy jak nawet nazwać? Nie pamiętam. Jakieś biura tam były same. Nie pamiętam, ale... Tam też taka śmieszna reklama była z tego, jakiegoś telefonu Honor. Pamiętam, no. Sebastian Rowak. Mi Honor bądź tak. Tak, tak. To było pierwszy raz, kiedy się zetknąłem z czymś takiego, jak jakieś robienie medii. Byłem w szoku totalnie i powiedziałem to w jedno słowo i wszyscy memowali. Wracając, to była nowość dla mnie, bo pierwszy raz grałem z takimi ludźmi, może jakby to powiedzieć, odkąd poznałem Lola, od początku bardzo dużo oglądałem competitive. Tych ludzi, z którymi potem wylądowałem w drużynie przez tak naprawdę wcześniejsze fazy, jak żyłem, to oglądałem po prostu, jak grali w LCS-ie, jak grali inne turnieje, IM-y i takie różne rzeczy. Więc to dla mnie było takie wow, że ludzie, których tak naprawdę zawsze oglądałem, w końcu z nimi gram. I to było fajne. Było to też takie, pierwszy raz wyjechałem do Gaming Chaosu. To też było nowe doświadczenie i no wtedy byłem takim bardziej zrób to, zrób tamto, wszystko robiłem, co mi robili, mówili w grze, ja za dużo nie mówiłem wtedy, po prostu wykonywałem ich polecenia tak naprawdę. Ale Kraton to akurat był, być może powiedzieć, najlepszy fit, jaki mogli mi dać na AD Carry, bo dużo Kraton jest bardzo jakby życiową osobą i pod tym względem naprawdę dużo mnie nauczył. Jakby nie chodziło o samą grę, ale chodziło bardziej o to, jak rozmawiać z ludźmi, jak no po prostu taki fajny, nie może mentor, ale było to naprawdę pozytywne doświadczenie z Kratonem grając na bocie. I po prostu jakie życie doświadczenie razem. Miałeś z Kubonem, który jeszcze streamował w międzyczasie? To było takie... z tego samego... Mieszane, bo zawsze miałem takie, nie, my tutaj gramy, a on tylko, czasami mam wrażenie, że czeka, żeby już odpalić tego streama po screamach i dokończyć dzień, ale ja nic do mówienia nie miałem, bo no i ja miałem szczęście, że tam się znalazłem tak naprawdę
I no ja byłem po prostu szarą myszką i wykonywałem wszystkie polecenia, które mi kazali robić. Bo ja pamiętam przed słynnym meczem z Humą właśnie, bo miałem okazję oczywiście działać przy pierwszym Illuminar, kiedy jeszcze było to de facto drużyna współtworzona przez Frenzy. I pamiętam, rozmawiałem z Kratonem, z Kubonem przed samym meczem tego samego dnia. I nie ukrywam, że nie widziałem tam w jego oczach chęci zwycięstwa, tylko nawet padło coś w stylu, że już trochę w swoim życiu przegrałem, więc... I później wjechało to słynne 0-3, dobrze mówię? Tak było. Tak, 0-3 było. Wydaje mi się, że po prostu... Znaczy... Ja nie pamiętam za bardzo, co myślałem w tamtym momencie, ale... No tam Huma miała zawodników, Santorin z TSM był wtedy... Godro był. Godro był wtedy akurat mega dobry. Holy Phoenix tam nie Holy był. Phoenix. Tak, tak. Jesuis Kass i Werb na topie. No oni mieli jakby... Ciężko nam raczej było wygrać, patrząc na pryzmat tego, że każdy z nich jest po prostu bardziej doświadczony, jest w lepszej obecnie formie indywidualnej. Był na ten moment, wtedy co graliśmy. I no nie wiem, no ja nie wiem, to było takie dziwne. Znaczy ja po prostu zagrałem. Ale tam też chyba blisko było w jakichś pewnych momentach. Bywało blisko, ale też tam był też taki problem, że nagle jakiś patch wszedł, jakieś nagle nowe postacie było OP, Korki był imba, oni wzięli Korkiego i nie mogliśmy nic zrobić. I tak nie byliśmy za bardzo przygotowani też do tego meczu, mi się wydawało, pod względem draftowania, bo oni jakby był ten patch i oni po prostu lepiej wszystko rozgryźli, co było lepsze na tamtym moment. I my dostaliśmy totalny oklep. Tak w sumie 2015 rok to był jeszcze. Czy wtedy competitive Illuminar się skończyło po tym meczu? Z twojej perspektywy, czy było tam jeszcze ducha competitive trochę później? W sensie, chodzi o to na przyszłość, tak? Mhm. No bo wtedy oczywiście Niko odszedł, wszedł over i było to jeszcze chyba pół roku de facto. No to tak nie do końca było. Tak naprawdę... Dobra, no Niku tak naprawdę chciał mnie wywalić, ale reszta jakby chyba nie chciała mnie wywalić i postanowiliśmy, że chyba by go wywalamy. Wydaje mi się, że nie chciał cię wywalić, tylko chciał sobie wziąć kogoś. Chciał wziąć kogoś. Bez kogo nie wyobrażał sobie gry. Tak. W jednej drużynie. I... Ten człowiek również występował w Ultralice. Super Możesz Ace? Powiedzieć, co to jest? No super Ace, zgadłem? Nie wiem, bo ja tamtych nie czasów wiem, nie tak pamiętam. Tak zakładam, że Super Ace to był. No, tak, tak. Niku... Zawsze z Polarem, ale wymieniliśmy w końcu Nika, bo był Overpoł i czy nie wiem, czy się skończyło. Mieliśmy tak, mi się wydaje, że może tak patrząc z czasem, to my szanse, które mieliśmy największą, jakby nie udało nam się, więc myśleliśmy, że przyszła szansa, jakby mieli mniejsze szanse na to, żeby się dostać. Nie wiem, czy wiesz, co mi tak chodzi. Jakby ta największa szansa na dostanie się już była i potem jakby inaczej każdy tylko podszedł. No a to też jest tak też, że pierwszy split grasz z kimś i potem idziesz do drugiego splitu i tak naprawdę znasz już tych ludzi, znasz każdego jakby wady, zalety, pozytywy, jakby, znaczy nie wiem, nieważne. Wiesz, jak ludzie zachowują i w ogóle tylko Remigiusz już był nowy, ale zawsze jest taki jakby mniejszy zapał, może nie zawsze, ale często bywa takie coś, że zapał jakby do gry wspólnej czasami się zmniejsza, kiedy wiesz, jakie osoba na przykład tam miała wady i w ogóle i tak sobie o tym myślisz. Ale nie, ja byłem wtedy bardzo młody, ja po prostu grałem, ja się cieszyłem, że byłem w ogóle w takim miejscu i mi jakby porażka, czy chciałem wygrać, ale jakby porażka tak naprawdę na mnie dużo nie wpływała w tym okresie. Bo dla mnie to i tak było dużo, że tam byłem. No my też tak w Ravioli trochę mieliśmy już pod koniec, że też nam się nie chciało. Tak trochę każdy tam chciał jakąś kosę wbić w plecy czy coś i no. No już tak potem... się zdarza po prostu. Że jeszcze nie da się grać już dalej. To trzeba do ten. Albo Discord, albo... Zmieniają ludzi. Albo jakaś zmiana, no. Kto Wojtek Kosy chciał wbijać w Ravioli? Kto? Może jakieś brudy. Każdy w każdego chciał. Każdy w każdego. Mieliśmy tam potem spotkanie po tym jak wjebaliśmy w playoffy 0-3 z zarządem i jasno powiedzieliśmy, że go Discord. Poddaliście się. Nie, już tak... Zdecydowanie tak. W połowie splitu jakoś już tak było. I tak okay. Potem byle, żeby dograć.
Pamiętam, Lacz tam miał przez chwilę wejść, ale jednak Lacz. W końcu mnie nie zmienili, więc no. Była taka możliwość, że Lacz też... miałby wziąć, wejść na bota. Granie na was to była najbardziej frustrująca rzecz na świecie. No tak, ale ty nas jeszcze grałeś zanim ten. Zanim się zaczęły problemy. Zanim się zaczęły, no. No. Ale o, dobra, to jest dobre pytanie z czatu. Tutaj do czasu, w sumie Overpool props czy hate z tej perspektywy twojej gry? Overpool? No. Overpool ma u mnie... dla mnie generalnie Overpool to zawsze jest koks i zawsze mówię i myślę dalej, że kiedy ten człowiek chciałby naprawdę wrócić do grania, to mógłby grać... Na przykład byłaby Ultraliga, wydaje mi się, że mógłby spokojnie grać w tych nawet lepszych drużynach. Po prostu ma dobre cechy jako człowiek do gry i do tego... No jakby... Remigiusz nigdy nie był toksyczny. Remigiusz wtedy był zakochany. To było może... Okej, okay. To jednak... Większym problemem. Ale był zakochany, jak widać, do dzisiaj jest i jest szczęśliwy. Zdecydowanie. Ale Remigiusz dla mnie naprawdę zawsze pozytywem był jako człowiek. To gdzie byś go... Czekaj. Kto? Czy Kolat byłby lepszy? No bo jednak mechanicznie Paweł w tym momencie gra naprawdę świetnie, ale później? Gdzie byś go, Wojtek, wsadził? Kogo byś skozikował teraz, żeby wstawić Remigiusza do drużyny? Tak, to bardziej nie... Odpalę gdzie sobie tylko tabelkę. A tak naprawdę... Powiedzmy sobie szczerze, że zrobiłbyś to w Illuminar. O, w Illuminar? W Illuminar to by było dobrze by to wyszło moim zdaniem. Mi się wydaje, że może też. To są takie kry... Znaczy, nie wiem, bo Kikis to taki wariat na bocie. Jazzy też widzę, zaczął grać jakimiś dziwnymi pikami. Ale ja myślałem może w piratach bardziej. I znowu by wszedł Overpool za Nika. I znowu do Illuminar. No jak tak, ale patrzę... Remigiusz, darmowe porady na podcaście, zróbcie to po prostu. Remigiusz chyba nie chce wrócić do grania. Nie opłaca mu się. No nie opłaca mu się. Znaczy ja na przykład... Nie gram, bo mi się opłaca, tylko gram, bo lubię grać, nie? Mhm. Tak, ale Overpool też chyba lubi streamować już bardziej chyba niż grać, więc... No tutaj na czacie napisał, że Jesse się poddaje w 7 minucie, ale on Jesse się poddaje, bo kocha tą gierkę i zależy mu na niej, więc jeżeli przegrywa, on się wkurza max. A poza tym pamiętajcie, że jak publikę na streamie. To się zawsze dodaje trochę overreact, no. Bo o to chodzi, bo później napiszecie 5 razy więcej XD. Pamiętajcie, że streamerzy za każdą wiadomość na czacie mają dolara, więc Wojtek już teraz dzięki wam zarobił naprawdę gruby pitos. Oj tak, liczymy pieniądze. Piszcie więcej wiadomości, tak. Proszę. Dajcie nam zarobić. Dokładnie, o to chodzi. Dobra, ale pierwszy raz Mistrzostwa Polski nie wygrałeś z Illuminar, bo z Illuminar przegraliście na młodego Ice Beasta i młodego Jack Trolla, zgadza się? To był ten skład Overused wtedy. Znaczy, to nie były moje pierwsze Mistrzostwa Polski, ale w Illuminar były. Nie, bardziej mi chodziło, że pierwsze Mistrzostwa Polski wygrałeś dopiero później, po tym epizodzie w Illuminar, z Team Refuse. Ale grałem jeszcze jedno i przegrałem w półfinale, w finale na Mofowskiego. To było wcześniej. Kiedy Mofowski był mistrzem Polski, grałem na niego w finale. I wtedy grałem na Jack Trolla. Tak. Bo ja zakręciłem. Chodziło mi o to, że w Illuminar przegrałeś na Overused. Przegrałem na Overused, 2-0. A z Team Refused wygrałeś później, sezon później Mistrzostwo Polski. Tak, ale grałem jeszcze wcześniej. Aha. Z Wodziakiem, Xidim, Owenem i... I nie wiem, kto na topie był. Torpik. Drugie miejsce Torpik miałeś i przegrałeś na KMT. Miejsce. I wtedy wygrałem na Jack Trolla w półfinale. A potem pokonał mnie Jack Troll w półfinale. I na Agresivo wygrałeś, jak miał 15 lat. Tak, Agresivo jeszcze był. Dla mnie też jakieś odległe czasy. Kto był na Adekry, pamiętasz? U ciebie? W okularach. Nie. W kogo? U Jack Trolla. Jack Trolla, zaraz sprawdzę. Buntownik. Buntownik, to był też trzy. Tak? Buntownik, no, Artimo, Kermes, Agresivo. Tak. I wtedy były moje pierwsze mistrzostwa Polski. I potem były Illuminar. I wtedy przegraliśmy 0-2. Nie, potem jeszcze grałeś w NR, nowe rozdanie. Miałeś trzecie tam miejsce. Tam wtedy też grałem? No to tam tak. Jeszcze grałem. To jest takie odległe, dla mnie są takie odległe czasy, że ja nie wiem. Wtedy jeszcze się nie interesowałem polską sceną. To był 2015 Summer. Ok.
Okej. Więc a no, kogo przegraliśmy? Przegraliście na Crucial. To jest chyba drużyna Team Vahira. Crucial Vahira? Nie! Nie, na Crucial Team... Na Ale Team Crucial kontrolę. Graliśmy o trzecie miejsce. A, to... Tak. To było Mistrzostwo Polski, kiedy grało... Kubyt tam grał i oni wygrali, nie? Tak, Kubyt Syndrom wygrał, a wy byliście... A wy przegraliście na jakiś czas czegoś. Czas rozliczeń. Overpok, Xayo, Sebek, Sulite, Delord. Xayo nas zmasakrował Gragasem. Pamiętam, jak się... Byłem tak zły na siebie, że nie zbanowałem Gragasa wtedy. Typu... Dobra, jakie było pytanie? O Illuminar. Oj, nie, teraz było de facto pytanie o Team Refuse. O Team Refuse. Pierwsze zwycięstwo. Wtedy wygrałeś na... Kiedyś miałem team. Tak. W finale w Łodzi, gdzie po przeciwnej stronie był Kubon, Tabasco, Over. Zemsta! Ulaj Delord! Tak Zemsta jest. Totalna. Nie wiem, te gry były dziwne. My wygraliśmy półfinał i od nas nikt nie wszedł z mentalnością, że my wygramy ten finał. Musisz przyznać rację, tak mi się wydaje przynajmniej. Ja byłem zadowolony, że jestem w finale tak naprawdę. Ale Sebek był jakimś totalnym oratorem. Anno nas tak kierował. My z Pukim graliśmy tylko pod holda, a Anno, Tanki i Sebek totalnie zmasakrowali te dwie gierki i wygraliśmy je. W sensie stopowaliśmy te gry, mieliśmy chyba z 10k golda przewagi w dwóch grach i potem frołowaliśmy i potem byliśmy już na równi, już potem przegrywaliśmy pierwszą grę nawet, ale... A, zbakterowaliśmy ich. Zbakterowaliśmy Open Nexus i wygraliśmy z Polski. No takie najgorsze uczucie, jakie mogli mieć chyba oni, że comebackowali dwie gry z rzędu i potem i tak przegrali na koniec. Ale wtedy to w szoku byłem, że wygraliśmy. Bo ja pamiętam, że to były pierwsze takie już przesłanki tego, że dobre ziomki z TeamSpeak'a, streamerzy też wtedy, już wiesz, założenie składu na turniej, to już nie gwarantuje takiej wygranej po prostu z bomby, nie? No bo de facto wcześniej tak było na scenie, że najlepsze ziomki się ugadywały i wygrywały po prostu turnieje. Wy wtedy wjechaliście i pierwszy raz chyba wygrałeś na tak dużej scenie, nie? Tak. To pierwszy... Nie, grałem jeszcze wcześniej na PGA z Niebieskim jeszcze wcześniej. A może to... Nie, to może było później. Nie pamiętam już. Ale grałem PGA, to był mój drugi turniej, tam było nawet dużo ludzi, ale tutaj było... W Łodzi najfajniej mi się zawsze grało LANy, bo w Łodzi... W tej w Atlas Arenie jest fajnie, bo masz scenę, masz od razu wielkie trybuny z przodu i tam zawsze jest dużo ludzi i już się czujesz, możesz się poczuć na takim jak na IEM-ie. Wiadomo, to nie jest tak duże jak IEM. Nie byłem nigdy na IEM-ie też, więc nie wiem jak duże są tego, ale bardzo fajnie się grało wtedy. W Łodzi moje zawsze ulubione LANy były, jakie grałem. Właśnie. Tutaj mamy też ten Backdoor. Backdoor, chyba grałem. Tak, brałeś, brałem. I oni poszli na Nashora, wybiegliście midem. Tak, póki powiedział go mid i Nexusa rozwaliliśmy. Ale Sebek wtedy był w totalnej formie i tak naprawdę chyba... Czy nie zdeklasował Overpoła, tylko... Overpoł grał też wtedy takimi dziwnymi postaciami. Karmą grał. Karmą i Velkozem grał. Velkozem w pierwszej, Karmą drugie. Ale no Sebek był wtedy w dobrej formie. I oni potem nam zabrali Sebka gdzieś tam. I już wtedy nie było tak łatwo. Sebek wtedy był w piku. No dobra, ale kontynuowaliście swoją przygodę w tym składzie. Co prawda organizacja się rozsypała, ale byliście Bobaskami. Bobaski z Matisławem. Tak jest. Bobaski z Matisławem, bo Sebek poszedł do Team King Queen. Tak, a więc przytoczę też inną sytuację, która była. Więc były tryouty Haciego. Tryouty Haciego i był Team A, Team B i my... My byliśmy w Team B, tylko był Babunia na midzie, a oni byli Team Kinguin, czyli drużyna. I pojechaliśmy na LANa jakiegoś, jako Team 2. Czekaj, Babunia? Nie, Abaria chyba. Abaria, powaliło mi się, bo oni zawsze razem grali, mi się pomyliło. I pojechaliśmy na LANa i przegraliśmy pierwszą grę w półfinale na wtedy Kinguin. I w drugiej grze ja grałem AD Carry, a póki grał supporta, MF-ką, bo była wtedy Zyra w mecie, a póki grał MF-ką, a ja nie grałem MF-ką, a MF-ka kontrowała Zyrę. Chyba tak było. Tak, ja grałem Ashką, a póki MF-ką i Tabasco na Zaku nas ciągle gankował. Dobra, nieważne, przegraliśmy ten półfinał. I potem graliśmy mecz o trzecie miejsce na Niebieskiego. Wtedy graliśmy trollpikami o jakieś 10 tysięcy złotych. To było w ogóle jakieś dziwne, że oba teamy chciały po prostu to zagrać i jechać do domu tego samego dnia. Więc postanowiliśmy troll game. Wygraliśmy wtedy chyba na nich 2-0 albo 1-0, nie wiem czy nawet nie było 1-0. I
I my mieliśmy mieć dostać jakiś deal z jakimś teamem tam, jakby oni mieli Team Kinguin, a my mieliśmy mieć coś innego jakby, czy potencjalnie, tylko że przez to, że trollowaliśmy na LANie, Hachi powiedział, że no nikt nie będzie chciał nas reprezentować, skoro my trollujemy na LANie. No więc zmieniliśmy mida, bo nie chcieliśmy grać za Barią, nie podpasowywał nam i wzięliśmy Matisława wtedy do Bobasu. Bo Hachi was forsował w takim jakby układzie, nie? Bardzo tak. Mocno. Czy może nie forsował, ale... Tak było trochę jakby narzucone z góry, mimo to, że tak naprawdę nie był, znaczy nie byłem jakby jego pracownikiem, znaczy, nie wiem. Byliście traktowani jako ten drugi team. Jako drugi jeżeli team, chodzi tak. O... No właśnie, i te wasze drogi się rozeszły? Matisław, wtedy jeszcze chyba pod nikiem Greg. Gdzieś tam na solo queue. Ja go pamiętam z Insta. Kaligerix, rank one. Pain Killer Greg miał nick. I zawsze mnie denerwował ten ziomek, powiedziałem, że był Polakiem, a jak do niego pisałem po polsku, to nigdy mi nic nie spisał po polsku. I zawsze mnie to wkurzało, jak ktoś był Polakiem i nie odpisywał mi, albo odpisywał mi po angielsku. No miałem takie, o co ci chodzi ziomek? Jeszcze o nich Painkiller Grek, myślałem, że Grek jakiś na początku, ale był Polakiem. Ale pamiętałem, że orał mocno, był w top 10 chyba na iście i zawsze na solo, jak był ten ziomek, to on zawsze wygrywał mocno. To kto go wynalazł? Kto go ściągnął do Bobasków? Ja tego nie powiem. Jeżeli mam być szczery, to zanim wzięliśmy Matisława, jeszcze graliśmy z Overpołem. I tak. No. Graliśmy z Overpołem, i tylko że Overpoł, my chcieliśmy pojechać na bootcamp i coś tam, ale Overpoł miał jakby zaplanowane święta, czy tam po świętach, Sylwestry i wszystko, i nie mógł z nami grać dużo dni, w których my chcieliśmy grać, a mieliśmy mało dni do przygotowania. Więc poszukaliśmy, czy patrzyliśmy tak po prostu i powinniśmy ten, żeby Matisława wziąć. I pojechaliśmy na budkę. To prawda, kojarzę to, no. I znowu Overpoł uciekł od e-sportu po raz kolejny. Znaczy, on... Początek streamerki był jego chyba. Początek? No tak jakby ja po skale. Już w sensie skała skończyła, on już na swoje wychodził chyba. Możliwe, ja już nie pamiętam. Wiem, że po prostu nie miał czasu, a my chcieliśmy kogoś... Nie, to jest 2.17 już. To może jednak co? Nie. Już dawno w las wylecieliśmy. Bo koniec 2016, 2017 pamiętam, że graliście w tej Challenger Series. To jest 2017 Spring. Totalna krapa był Challenger Series. To się... też stacked były, to jest stacked były. My mieliśmy stacked grupę, a grupa druga była... Może nie beznadziejna, ale graliśmy scrimy na... Bo to było tak, że były dwie grupy. I no jedna grupa grała na drugą grupę scrimy, tak jakby większość, a ta druga grupa grała na drugie. I my byliśmy w tej stacked grupie i my graliśmy scrimy na tę drużynę i my wygrywali... Tam team chyba Pride Stalkera się dostał, to my na nich wygrywaliśmy dużo gier, chyba że on robił 1-9. W sensie grupy były trochę niezbalansowane, a zrobiliśmy 0-5 chyba, czy 0-6. I tam też Veggie u was był wtedy na coachu. Veggie był, tak. W sensie... Wtedy w międzyczasie chyba jeszcze castował jakieś gry. My tam byliśmy, on tam czasami chyba jakieś robił odcinki. Bo to było w Frenzy, nie? Tak, w Frenzy byliście. I Frenzy dokładnie. No i... Znaczy nie wiem, no na scrimy był i tego... Jak ktoś tam musiał załatwić, no załatwił, no każdy zrozumiał, no to wtedy... Jak miał coś załatwić... zabrakło podobno. Wtedy ten mem chyba powstał, nie? My graliśmy w tym teamie, graliśmy z 1,5 tygodnia, 2. Więc my nie mieliśmy tak naprawdę dużego grania ze sobą. Więc, ale bootcamp i tak był w miarę pozytywny, no... Jeżeli go nie ma, bo musi coś zrobić, no to my jako gracze musimy jakby podczas scrimów, wiesz, step up zrobić i no my musimy jakby analizować w ogóle. Właśnie, bo to już tak naprawdę twoje drugie zderzenie było wtedy z Veggie. Tak. I dwa razy nie na full time, to jest słynne, bo w Nowym Sączu bywał kilkukrotnie chyba na jakiś czas, w Bobaskach no, też było full time. Jak ty oceniasz de facto? Łatwiej mi ocenić teraz, bo... Wtedy to był mój pierwszy coach, więc nie wiedziałem tak naprawdę, jak rola trenera działa, czy on jest zawsze, czy nie. Nie znałem się na ten temat. Ja lubiłem współpracować z Veggie. Veggie ma dobry taki tok myślenia co do LoL'a i co do grania jakby teamowo. I jak teraz tak jakby ja mam teraz więcej sam doświadczenia i patrzę na to jakby przeszłość, to on jako trener ma dobre cechy jako trener właśnie. Dlatego zawsze mu jakby przeważnie wychodzi w tym, co robi. Mhm. Ja lubiłem pracować z Fryderykiem. Tylko nigdy, chyba nie... Porokat nigdy nie miał ochoty spróbować na full time i tego tak naprawdę mi brakuje w jego całej karierze, czyli jakby cały biznes się mocno rozrasta. Wydaje mi się, że mógłby full time, ale w zagranicy, a w Polsce
w Polsce to nie była nigdy pewna przyszłość. Dlatego bał się zrezygnować z tego, co tam dorabiał w międzyczasie. On tam chyba gdzieś wojsko robił. Nie jestem pewien. Tak, tak. Jako ktoś tam. Ale no, on się bał zrezygnować z tego jednego, bo nie wiedział, jak to się wszystko rozwinie. A jakby poza Polską, jako coach, może jakby mi się wydaje, łatwiej full time jakby próbować coś wyrobić. Ale on nie chciał w tym kierunku, bo mi się wydaje, że bał się, że może pozostać z niczym, tak? Wedi chyba nawet ma... teraz mówi, że nie wierzy w e-sport cały czas. Ale wiesz, to teraz też trochę mamy to skrzywienie, bo teraz widzimy dużo bardziej kolorowo te czasy lolowe, czyli w Polsce potrafisz być trenerem w top 8 drużynie i mieć za to wypłatę. Wtedy tak naprawdę będąc w top 1, zresztą tak jak wspominałeś, Patryk, no Hachi walczył o tą orgę, o to, żeby ktoś mu zapłacił za to, co stworzył. Tak, tak, tak. Bo on za darmo by robił wtedy. No bo to nie było potrzebną organizacją. Wydaje mi się, że po prostu Veggie trochę wyprzedził swoje czasy, bo może byłby zdecydowany bardziej, że tak powiem, na to, żeby pójść full time, gdyby teraz w tych czasach osiągał te sukcesy. Pewnie by się nie bał, a tak wiecie, Porokat, gdzie też zakładam, że teraz pensje w ultralidze trenerskie mogą być wyższe, to po prostu wychodzi to zdecydowanie lepiej. Co za cisza. Znowu mnie gankują, także spokojnie. Fajny gang. No dobra. Bo baski nie wyszły, Challenger Series nie wyszło. Też mimo Kingwin wtedy też było, Kingwin wyszło. Weszli King do... Kingwin wyszło zarąbiście. Weszli tam do tego Challenger Series. Prawda, pod koniec się lekko wywrócili. Ale po tym zacząłeś pierwszy jakby swój epizod za granicą. Poleciałeś ty na chwilę do Millennium, a potem do Movistar razem z Bucem. No właśnie, bo chciałem zapytać. Na odwrót? Nie, Millennium... Na czekaj. Odwrót. Movistar było pierwsze, zgadza się. Movistar było krótkie, bo ty tam miesiąca nawet nie przetrwałeś. Nie, to na odwrót. Co mówi Liquid, czekaj. Movistar byłem z styczeń do czerwca. Millennium byłem miesiąc. To Liquid ja w takim razie oszukuję. To możliwe. Opowiadaj. Okej. Okay. Graliśmy Challenger Series i wtedy byłem i miałem Challengera i dobrze grałem na Challenger Series, więc jakieś teamy za granicą zaczęły się do mnie odzywać i z Bucem pojechałem, no. Z Bucem grałem. Z Bucem w Movistar na pewno byłeś. To tamte czasy jeszcze pamiętam, bo już oglądałem tak. Streamy Buca, jak tam streamował z tej Hiszpanii. Dostałem jakby kontakt, powiedzieli mi, jakie tam planują jakby rzeczy robić. Dla mnie te rzeczy były z kosmosu, miałem takie, dobra, pierdolicie do mnie tylko. Bo oni mówią mi, że jakieś tam gaming facility będzie, że będą to budować, że w kwietniu już to będzie zrobione i można tam będzie siedzieć, a ja tak myślę, no na pewno. Ja sobie tutaj gram w Polsce cały czas, a to nagle jakieś typy co takie coś mi chcą zaoferować. No i pojechaliśmy, graliśmy w drugiej dywizji, bo to jakby Movistar Riders wtedy dopiero weszło do e-sportu, do LoL'a i my graliśmy w drugiej lidze. No i grałem z Bucu fajny ziomek. Bucem się mega fajnie żyło. Ale też graliście wtedy chyba w drugiej lidze i tam. Tak, druga liga. Drugiej lidze. I But ciągle grał Katariną. Tak, tak, to były te czasy, co tam grał Katariną i chyba rank one miał jakieś. Znaczy nie rank one, tam top 10 wysoko był w tym momencie. Był wysoko, no. On był tak wysoko. Ale doszło do półfinałów w qualifierach. Do tego i drużyna, którą graliśmy Neverback, miała koreański botlane i wzięło Steve'a na topa. I przegraliśmy wtedy w półfinale 0-2, w takie dwie close gierki były, ale przegraliśmy, no i się skończył split. I koniec jakby... końców nie dostaliście się do tej pierwszej ligi. Nie, oni się wkupili potem. A. Ale tam ale... fajnie to wyglądało, to wasze całe facility. Ale budowali facility... tam w końcu. Tak, my pojechaliśmy, pierwszy mieszkaliśmy w domach i mieliśmy jakby gaming house przez pierwsze 2-3 miesiące. I w kwietniu około się wprowadziliśmy, znaczy mieszkaliśmy dom, ale jeździliśmy do ofisu i graliśmy potem w office, ale tam było, ja to tak wspominam jakby podobna sytuacja jak w Excel, bo znów to była nowa organizacja w czymś i oni, my byliśmy z takimi chomiczkami, co testowani są, jakby rozumiecie, o co mi chodzi? Tak, takim pierwszym tutaj. Jakby pierwszym teamem. Dopiero po nas, tak, po nas dopiero jakby nauczyli się, co muszą poprawić, co muszą zmienić, co muszą zrobić to, tamto czy nie, bo
to nie odpowiada innym, to nie jest fajne dla tego. No i tak dużo było takich niedociągnięć i takich niefajnych rzeczy wtedy. I nie chciałem po prostu kontynuować gry tam. Ale byłem też jako... Dawaj to Matadero. Bucu napisał. Nie wiem, co to znaczy, ale ty zapewne kojarzysz. To i tak. Matadero to było to miejsce, gdzie tam mieliśmy. I oni zawsze... No, byli strasznie strict, a ja tak... To też tak było. Pierwszy raz w życiu musiałem być taki... na czas gdzieś, punktualny i w ogóle... Jestem taką bardziej osobą, że lubię sobie pospać i wstać sobie jak lubię. I to było takie... No, pomyślałem sobie, kurde, w domu było fajnie, grałem sobie, wstawałem, kiedy chciałem. Tak było łatwiej. Ale... Jakbyś porównał ten Office, co tam mieliście do tego, co macie na przykład teraz w Vago, albo w Excel? Jakby w, no, w Movistar najlepszy był Office. Choć, no, w Movistar był najlepszy Office. W Vago mamy po prostu no, nasz pokój i tyle. I mamy tam jakiś jeden pokój do review mamy. I to tyle, no to nie jest takie, no to jest po prostu taki budynek, gdzie mamy po prostu tam jakby swój pokój, mamy taką piwnicę swoją całą na dole, jak jest do nas. A tam to tak jakby cały budynek należy do nas, więc to była różnica, a w Excel wpierw mieliśmy też taki mały pokoik, a potem dopiero na Summer Split rozbudowali to jakby na takie większe. I było spoko. W Excel najfajniejsze było mieszkanka, tam były fajne. Mieliśmy takie domki dwupiętrowe, jednorodzinne jakby i tam Jazz Class był na dole, Cadrel ze specialem po środku, ja byłem na samej górze i tam się fajnie akurat mieszkało. Ale to jeszcze w Berlinie czy w UK? W UK. W Berlinie mieliśmy Gaming House. A to o Excel to mogę to powiedzieć potem. Dobra, to żebyśmy nie wyprzedzali faktów. Millennium właśnie, bo to był ten krótki epizod w takim razie, zgadza się? Tak, Millennium skontaktowało się do mnie za Jesui z Kasa wtedy i chcieli mnie po prostu na jeden turniej. Ja nie miałem nic roboty, bo akurat jakby skończyłem kontrakt z Movistar, więc powiedziałem, no okej, zagram. Proponowali tam w miarę duże pieniądze, jak na jeden miesiąc, jakby powiedzieli, masz jeden miesiąc salary jakby, plus to, co wygrasz z turnieju. I mówię, dobra, spoko, mam wolny czas, zobacz jak tam we Francji. Pojechałem do Francji. Przez 2 tygodnie wygraliśmy może z 5 gier na scrimach. Potem pojechaliśmy na LANa i doszliśmy do półfinału, gdzie przegraliśmy na LDLC, na niebieskiego. Niebieski wtedy też subował w LDLC. I mieliśmy 3. miejsce na tym turnieju. Generalnie było spoko. W sumie miałem wtedy może nie LAN życia, ale totalnie kierowałem tego LANa z tam pod dużymi względami. I oni od razu potem napisali do mnie tydzień później, że chcą podpisać ze mną. Proponowali mi jakieś kosmiczne pieniądze w ogóle. Ale ja postanowiłem dołączyć do pompy. No, nie, w pompie był póki i miałem więcej takich... Chciałem grać for fun bardziej. To mnie bardziej napędzało, że... Tam też mieliśmy wypłatę, ale ja tak na pieniądze nie patrzyłem nigdy. Ja myślałem bardziej, żeby mieć fun z ludźmi, z którymi będę grał. I wiedziałem, że tam był Unknown, Cinkrow, Matisław, Puki, ja. I miałem takie, dobra, wolę wybrać to. I wiem, że będę jako człowiek szczęśliwszy w tamtym momencie grając jakby w tym miejscu, w którym byłem. I to była ta pompa, która najwięcej sprawiała problemów Illuminar, z tego co pamiętam. To była pompa, która miała drugie miejsce. Zawsze. Aż wygrali Cybersport. Nie. Wygraliście w Poznaniu Puchar Polski Cybersport. Tak. I przecież, a wcześniej przegraliśmy... To jest nie mistrzostwa Polski, mieliście drugie miejsce. Zagrał... 3-2! Tak. O nie! Dobra, jakby to powiedzieć. Wtedy tak naprawdę to, że przegraliśmy mistrzostwa Polski, to była moja wina. Bo wtedy była meta na Ardenty. A ja nie chciałem grać Ardentami i dopiero honor tydzień... Honor nie pozwalał, czy co? Moja głupota i honor i to, że mi się nie podobało granie tym, bo nienawidziłem nigdy grać takimi postaciami, bo wszystko zależy tak jakby od mojej drużyny, a ja nie mogę jakby w pewnych momentach być kreatywny i nie mogę ja czegoś zrobić, gdzie lubię to robić akurat w LoLu, więc no... Byłem jakby zaparty w tym, żeby tym nie grać i myślałem, dobra, Blitzcranka piknę na to, no ale
Dziomek kupował Ardenta, żeś mnie zaodskalował trzykrotnie. I był o wiele bardziej useful. I zacząłem grać Ardentami tydzień wcześniej. No, może nie, że ja przegrałem, ale może gdybym więcej grał tym i byłbym bardziej przygotowany, to byłoby łatwiej wygrać. Wtedy przegraliśmy 3-2, 5 gier Sejuani, Zinkrow. Ale wtedy też Game 5 zintowaliśmy draft. Jakby ja z kimś byłem na jedno, a Menku z trzema innymi osobami było na drugie. I koniec końców wyszło to, że walnęliśmy 2 czy 3 bany w Ulajta, a Ziomek i tak grał Tristanem. Kiedy on na Tristanie... Tristana była najbardziej OP wtedy adekiem, jeszcze Kalista była i Zaerakan, i oni sobie sfrystyfikowali Tristana i dostaliśmy stompa w piątej grze. Ale oni też w sumie trollowali, bo Tawasko grał Lulu w dżungli. Tak. Kiedy grali normalnie, to oni nas stompowali, ale kiedy grali tymi dziwnymi rzeczami, to w sumie były takie w miarę close gierki, ale i tak wygrywaliśmy je. To w sumie ten czas Polski to był pierwszy LAN, na którym byłem w Polsce. Widziałem cię, miałem z tą fotkę. Mam zdjęcie z tobą nawet stamtąd. Dokładnie, w takim przejściu. Tak, tam na środku tak było. To pamiętam. Masz to zdjęcie gdzieś, Wojtek? Mam, mogę zaraz pokazać. Jeszcze, no to jak... pamiętam, chciałem zrobić zdjęcie z Crazy'm, ale Crazy'ego się stykałem wtedy. Crazy'ego się stykałeś. W ogóle, Crazy taki wtedy wielki wyobraźcie był. Sobie. Czekajcie, ja tylko sobie wygoogluję, bo tam przecież była katastrofa Junetki. Tak. Gdzie grał Aggressivo, grał Inspired. My na nie graliśmy. Inspired, Robak, Deathless. Niku Deathless i Erdotę. Bo Royson wtedy wyleciał, nie? W sensie wyleciał do jakiejś drużyny. Tak, on wyleciał do Giants wtedy. I to też było to, pamiętam, że to było w Łodzi. I na w Łodzi jest taki dworzec, Łódź Kaliska. I słynna. Tam były takie, nie wiem, widziałem to chyba na jakimś Twitterze czy coś, jak Defles mówi żart, że Niku mówi, co robimy z Kalistą? On, Łódź Kalista! I tak się śmieje jak debil. Więc nie wiem, co do dzisiaj pamiętam z tego lata. To były same dzieciaczki wtedy, nie? No tak, no, ja miałem wtedy 16 lat, to oni mieli po 17 jakoś. A nie, Kasper to chyba miał z 14, co? Albo no 15. To Kasper miał 15. O, mam to zdjęcie. Już pokazujemy na transmisji. Tutaj muszę sobie odpalić na telefonie, bo mój komputer mógłby tego nie uciągnąć, jakbym jeszcze jedną kartę otworzył. Takie zdjęcie tutaj mam jeszcze w tych światłach takich. To pamiętam tą fotę. Pompa team. A jeszcze Sinimak mi tu skomentował 2 lata temu. Kiedyś to było. Stare czasy. Była katastrofa, ale był też zaprzyk, gdzie był Kackos, Crazy, Butsu, Renifer, Pyrka. Tak, to pamiętam. I Team Paper był w ćwierćfinałach i DPT, Snowera. No Snowera, wtedy w sumie bardziej Xayo bym powiedział. Xayo i Snower, tak. Tak, no i wiadomo, Kubon wtedy ze swoim DPD, czyli obecnym tak naprawdę Aves. Tak. Po wielu transformacjach. I co, był mistrz Polski... A, i potem tego, Puchar i potem, Polski. Potem Puchar Polski, Polska Liga Sportowa. Przegraliście na Sneaky Foxes. Drużynę Rajona. Nie, to jest kłamstwo akurat. Nie. Oni przegrali wtedy na Kubonów. Na TBD. A, tak. Na Rajona wygraliście chyba. Sneaky Foxes przegrało wtedy na Illuminar. I my graliśmy w trzecie. A, mieliście trzecie miejsce, wygraliście na Sneaky Foxes, tak. Zgadza się. No ty źle przeczytałem. Był Puchar Polski, 2-0, zestopowaliśmy w sumie ich AG wtedy. Zinkrow nas totalnie skierował niedalką i graliśmy z Pukim chyba Caitlyn Janna graliśmy, już wtedy trochę się obyłem z Ardentami, więc było łatwiej. Ale graliśmy Caitlyn Janna i niedalej i po prostu siege'owaliśmy jeden tower i po prostu Jidda, Q, Caitlyn i pułkowaliśmy. Pojechaliśmy do Czech potem. W Czechach przeżyliśmy... To był ten najgorszy LAN, nie? W Czechach przeżyli... Jeżeli kiedykolwiek ktoś narzeka na polskiego LANa, to niech pojedzie do Czech i doceni to w Polsce. Bo, no legitnie, typy nam kazali grać na ich sprzęcie wszystko. Podczas grania tego meczu, komentatorzy dosłownie... Graliśmy na czeską formację i czescy komentatorzy komentują po czesku mecz bez delayu. I wszyscy to słyszą. I oni sobie grali jakby mieli 6. typa na spekcie i mówili, co wiesz, jakby komentowali gierkę meanwhile. I tam był tragiczny był ten LAN. Przegraliśmy w finale na Czechów. Finał się okazał best of 1, po prostu for fun był chyba, nie wiem. I potem było PLE mieliśmy znów bootcamp w siedzibie Kinguin.
Tam znów się odwaliło coś takiego, że był wielki patch LoL'a, bo był jakby po Warsach to był. I był wielki patch LoL'a i my zintowaliśmy draft, przygotowanie, jakby my z Pukim, oni grali jakieś orny, inne rzeczy, a ja z Pukim graliśmy GNMF na bocie, gdzie potem, okej, na screamach graliśmy na to, to jakby nawalałeś przeciwników, jakby gra wyglądała inaczej, a oni wzięli po prostu mocny team comp, mocny scale i zostaliśmy zrandomowani dwa razy. I przegraliśmy 2-0, no w sumie niezadowolony byłem z tego lana. To było bardzo ciekawe, bo ja przytoczę tą drugą stronę. Veggie cały czas gadał, co z tą pompą, jak zagramy na nich w finale. On był taki przerażony tego pojedynku. Naprawdę? Na was. Tak, tak. I jak naprawdę wygrało, to myśli, kurde, mamy. A Veggie wtedy, wiesz, i cała ekipa dobra, free finał, bo DPD wygrało. Na IHG mieliśmy już... DPD nigdy nie potrafił wygrywać na IHG. Zawsze było tak, że nawet było close, ale Illuminar zawsze wygrywał. My na Illuminar też już wiedzieliśmy, jak grać bardziej, a na DPD to tak... Kto tam grał? Bucu? Nie, nie grał Bucu, nie? Czaru. Kubon, Bolszak, Czaru, Celawert, Zondzy. A no, Pawcie nas wtedy zmasakrował. No, Celawert nas zmasakrował. Jądry w sumie też wtedy dobrze grał. Oni dobrze grali wtedy jako team nawet. Tak naprawdę. Nie byli złym teamem. Dobra, ale potem po Pele wyjechałeś z Gawłem do Giants. Już w sumie poruszyliśmy to z Gawłem tydzień temu. Giants? Giants. Tylko że z Gawłem omawialiśmy cały sezon, a ty, przepraszam, całe dwa splity. A ty w międzyczasie zrezygnowałeś. Tak, z grania w Giants. Do Giants zostałem się po losowości w ogóle. Nie chcieli w ogóle, żebym tam grał. Nie chcieli, ale... Jakby Giants nie chciał, żebym ja tam grał, ale Kasztelan i Liopa chcieli, żebym ja tam grał i jakimś cudem nagle nie było supporta i napisali do mnie i zacząłem tam grać. I Giants wspominam pod względem jakby wyjazdowym to najlepszą drużynę. W Giants było mega fajnie. W Giants, w sensie pierwszy raz miałem takiego prawdziwego trenera, to może też było inaczej. Trener był dużo jakby dużą wartością tego, co tam było, jak wyglądała nasza drużyna. I Giants było mega fajnie. Giants, jakby to nie patrzeć na tamten moment, my byliśmy pięcioma, może nie losowymi, ale byliśmy z niższej półki graczami. Razork wtedy był takim hiszpański młody graczek, 16 lat tam miał, 17 czy 16. Był młody i Kasztelan to tam też jakby wielka niewiadoma, ja tam trochę na Challenger Series i HG. Deadly też był tak jakby znikąd i Opa też tak jakby. I no, nasz trener zbudował tak tą drużynę, że ta drużyna pod koniec wyglądała no zarąbiście. My pod koniec Spring Splitu wygrywaliśmy większość screamów na... Graliśmy screamy na drużynę z LCS-a, graliśmy na screamy na drużynę z Turcji najlepsze, wtedy Turcja była nawet w miarę dobrym regionem i my zrobiliśmy prawie perfekt drugi split, tam zremisowaliśmy raz i my byliśmy, no my myśleliśmy, kurde, my rozwalimy finał LVP, wygramy go, my pójdziemy na Masters i możemy mieć wysoką lokatę, ale no młody Bengi Razork się rozchorował i w sumie Antonio w dżungli, słynny D'Antonio. Poddałem się w sumie wtedy tam już przed serią. Jak dostałem wiadomość, to tak pomyślałem, dobra, gram to i spieprzam do domu. No i... No właśnie, spieprzam do domu, bo... To był chyba taki twój kryzys w karierze e-sportowej tamten czas, w sensie post-giantsowy. Tak, w sensie może nie do końca mogłem się pogodzić z tym, co się stało, jakie ja miałem takie, Jezu, jakie to jest niesprawiedliwe, co to się stało, bo tak naprawdę każdy miał znać. To miał być duży skok jakby w karierze graczy nas i to jakby nas przestopowało w pewien stopień, bo nie mogliśmy pojechać na EU Masters. I potem wróciliśmy na Summer Split i wracając do Summer Split nie chciało mi się grać w LoL'a. Jak już nie jechałem nigdy, i zawsze jak jechałem byłem taki zhypowany na to, że gram i w ogóle, a wtedy tak pojechałem z taką, okej, jadę, ale nie czuję takiego hype'u, nie czuję szczęścia takiego dużego. I po prostu po dwóch, trzech tygodniach no powiedziałem im, że tak naprawdę nie mam ochoty grać w LoL'a na ten moment w moim życiu. I nie chcę grać w LoL'a. I szukaliśmy od razu zastępstwa. I mieliśmy takiego farta, bo Denyk za 100 euro
z Exatus, czy tam z czegoś tam, z Czech jakoś teamu. Denek za stówkę był, euro, i go wykupiliśmy, bo tryoutowaliśmy złoty transfer. Tak, tryoutowaliśmy ze 3-4 supportów i każdy był tak chujowy. I mówiliśmy, dobra, ale ten Denek dobry jest nawet. I on grał też wcześniej wtedy też Millennium. I on był za stówkę, wykupili Denyka i Denek był... Denek jest taką ja samą wierzę, jakby... Potężne transfery. To, że teraz mówimy o Denyku, który sobie ora w Lecu, nie? No tak naprawdę gra w Lecu, bo go wzięliśmy do Giants. No i też tak sam naprawdę. Fakt, że go za 100 euro wykupili, jak tej niektórych tam za milion dolarów wykupują w NA. Wiecie, to nawet większe były pensje Ravioli Ravioli. Jeżeli chodzi. Porównywalne. Zależy po jakim kursie. Czech Esport chyba, tak wiecie, jeszcze trzykrotnie niżej niż w Polsce, więc tam buyoutów dużo. Czechy też nas w Czechach nadal się nic nie dzieje. No i wróciłem do Polski, nie grałem w LoL'a z 2 miesiące. Żyłem z życiem. I potem się znudziłem życiem. I potem wróciłem, zacząłem grać i póki mnie nie chciał wziąć do teamu na początku, póki powiedział, że nie chce ze mną grać, bo sam nie jestem zdecydowany w życiu na to, co chcę robić, póki jest taką osobą raczej, że wkurza go granie z kimś, kto nie jest na full time. Po prostu on jest pasjonatą, chce grać też z pasjonatami raczej, tak mi się wydaje. I nie chciał ze mną grać, ale powiedziałem mu, nie, ja będę tryhardował, że ja chcę wrócić i że będę grał tego i że chcę grać i powiedział, że okej. I, o Boże, byłem tak tragiczny na początku. Pamiętam, graliśmy na was kwalifikacje. Kwalifikacje do mieszkańców Polski na was graliście, chyba 3 razy na nas waliłeś na linii. Intowałem wszystkie mecze, ale mózg, znaczy shotcallowałem po prostu te mecze i wygrywaliśmy te mecze. Robiąc po prostu więcej na mapie, poza laning face'em potem. Jakby to moje jeszcze mechaniki... była ta pompa z Rybsonem i z Nikiem, tak. Prawda? To był ten sam początek. Potem w połowie splitu wywalili Nika i Rybsona za Kasztelana i Inspireda. I był tak jeden mecz i to był mecz być albo nie być. I dostawaliśmy takiego stompa i powiedziałem tak, dobra, idziemy Barona, a póki mówi, no dobra, chuj, idźmy Barona, jak najwyżej jak... I powiedział tak, dobra, idziemy na Shora albo wpierdalamy i robimy FF. Wyszedł na Shore, wygraliśmy tę grę i się zakwalifikowaliśmy już do Polski. Nie mieliśmy farta, że na Shore w 20 wyszedł. I dostaliśmy się tam, gdzie dostaliśmy. Bo wtedy pewnie nie wróciłbym do... Czy nie grałbym wersji jeszcze, gdyby niesłynny na Shore w 20. Bo nie grałbym jeszcze w Polski, nie mógłbym wrócić do LoL'a. Taka jedna rzecz. Denek za 100 euro? Patrz, Denek z czeskiej drużyny jakiejś, to ta, wiesz jak Czechy są. Useless. Za 100 euro wszedł do Giants. Giants było dobre. Giants jakby potem grał jeszcze rok później. Stał się zajebisty, jest teraz też zajebisty. I doszedł do LCS-a. Ja przez jakiegoś głupiego naszora, gdzie póki jeszcze powiedział, dobra, dawaj, go. Też zaczęliśmy grać w Mistrzostwo Polski i wtedy przez to dostaliśmy się tam. Ja miałem, znaczy w jakimś tam stopniu przekształciło się to w to, że grałem potem w LCS-ie. No więc było jak było. A potem wymieniliśmy Nika i Rybę. Końcówka roku. No tak, no ale to tutaj chyba nie musisz się z tego tłumaczyć. Wjechał Kasztelan. Ja mogę wytłumaczyć, nie. Okej. Pryzmat był taki, że ja chciałem Gawła, bo Gawł był wolny, a wiedzieliśmy, że skoro Inspiret jest wolny, no to nie chodziło o to, że Ryba był za słaby, tylko Gawł był dobrym znajomym z Kacprem i grali wcześniej razem i to po prostu miało większy sens niż dawać go do Ryby i uczyć go grania z Rybą, tak? A Kacper i Gawel zawsze grali duo ze sobą, więc wzięliśmy ich obaj. I po 2 tygodniach mieliśmy finał Mistrzostw Polski, jaki wzięliśmy. To przegraliśmy 1-3. Trzecią gierkę w sumie strołowałem ja, wygrywaliśmy ją. I potem przegraliśmy 4. grę. Wtedy też czuliśmy się dobrze, ale przegraliśmy, nie byliśmy do końca są jeszcze zgrani w tamtym momencie. Potem było PL, 3-2 wygraliśmy. To była najprzyjemniejsza seria, jaką kiedykolwiek grałem w życiu. To słynne była, jeszcze była panie tam w ostatniej. Mógłbyś skończyć humanoida i całą ekipę jedną inicjacją w 5. Okej, okay. Wszyscy mówią, że to byłem ja, a to nie byłem ja, to był Kasper. Bo ja stałem w tym krzaku, ale tak
No. Nie wiedziałem, czy wiesz, ale Kasper krzyczy go, 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 go! I ja mówię, no dobra, wjeżdżam! I wjechałem w tego humanoida i zabiliśmy go. No tak naprawdę, gdyby nie Kasper, nie wjechałbym może tam. Albo za późno, może byłoby inaczej. Ale mieliśmy też farta w tamtej akcji, bo od nich cztery osoby miały flesza dopiero za jakieś 15-20 sekund. Po tym, jak zakończyliśmy teamfight, wszystkie flesze stały. I przez to jakby umożliwiło nam to skończenie od razu gry. Ale ta seria była najfajniejsza i taka najlepsze wspomnienia mam z tej serii, bo tutaj jakby pieniądze, wygranie czy czegokolwiek, to nic jakby podczas tej serii nie miało znaczenia. Honorówka. To było po prostu granie, takie best of 5, 5 map, grasz to i musisz być graczem, żeby przeżyć jakby te uczucie, jakie ci towarzyszy podczas takiej best of 5. I jest to na pewno fajne wspomnienie na przyszłość. I potem była Ultraliga. I ja to wspominam tak jakby te dwa turnieje takie, okej, wygrałem jeden, przegrałem drugi, ale tak naprawdę mam to gdzieś, whatever mi to, czy wygrałem, czy przegrałem, jeden, drugi, tylko to było 10 map, to było 10 gier fajnego LoL'a, 10 map, gdzie dużo ludzi oglądało i podobało im się to. I my mieliśmy takie, to było po prostu fajne, to było takie zajebiste uczucie, jakie było. Więc ja nie byłem jakoś mega po porażce, wiadomo, bolało to, że przegrałem, ale zadowolony, dumny z drużyny, że i tak na tak mocny team jak Illuminar wtedy daliśmy 10 gierek na 10, zagraliśmy. I wszystko było close, naprawdę. Bo wtedy stworzyliście drużynę, która jako jedyna mogła rywalizować z Illuminar i Kasztelan na przykład to mówił, że gdyby nie Humanoid, to najprawdopodobniej wtedy byście wygrali. My byśmy się przejechali po nich, gdyby nie Humanoid. Zapewne byłoby to 3-0, 3-1, jak mi się wydaje. Ale co było problemem podczas tego splitu, to że na IHG wychodziło, ale na szatę maga nie wychodziło. I szata maga nas zawsze odscalowała. I pamiętam to, dziękuję ci lewo dzisiaj za to, że rozwaliłeś tych typów. Gauntlecie w PL-e i my tylko tak, o, szata maga jest out, mamy free, dowali się do finału. I my z piątego miejsca, nie, wygraliście z szóste na piąte, oni byli chyba piąci, szóści? Tak, my mieliśmy szóste miejsca, oni byli piąte. I wioli, 2-1 wygraliście, tak? A to, tak, bo to było jeszcze to, że tam chyba serwery wywaliły jakoś tak po drugiej grze. Na wygrasie ich zmierzyłeś, oni robili na szora i ty poszedłeś tak, i tak. Znaczy, pierwszą grę tak mega intowaliśmy, ale potem tam oni poszli na szora i zmasakrowaliśmy na szorze i zrobiliśmy comeback. Się odbił. Tak, bo Dawid Sojak tam, on miał chyba 0-4 na tym Kasadynie, grał na Lucjana. I zrobił. Nawet jeszcze był taki moment, że on ten, mu internet wyłączył i on biegł środkiem i się wywalił na środku mida. I potem tam pierwszą grę wygraliśmy, potem drugą przegraliśmy i potem było chyba z 3 godziny przerwy. Bo serwery nie działały przez jakieś 3 godziny. No tak, w ostatniej grze, przed ostatnią grą. No tak, przed ostatnią grą. Właśnie tę ostatnią grę potem graliśmy, tam było coś typu ustalane, że oni mieliby na Ultralizę tam grać to w tym studiu czy coś. Ale jednak w końcu zagraliśmy to potem, jak te serwery wstały i wygraliśmy. A my mówimy tylko tak. Mieliśmy na szatę magę wcześniej 0-4 czy 0-5 w poprzednich 5 meczach. Wszystko na nich przegrywaliśmy. Jeszcze Lissandra była Global Banet tam wcześniej, kiedy na niej graliśmy. A to mniejsza. I myśleliśmy sobie, Ravioli, gdyby nie wy, może byśmy przegrali wtedy w tym meczu na szatę magę i my byśmy nawet nie doszli do tego finału. Ale dziękuję ci, Lewus, za zmasakrowanie. Potem na was no, też prawie pierwszą grę wygraliśmy. Tylko słucham? Na was też prawie pierwszą grę wygraliśmy. Nas wygraliście prawie kilka razy, ale nigdy nie wygraliście. Nigdy nie wygraliśmy. Ale tam było close, tam już was chyba zaceowaliśmy na szorze, znaczy wszystkich zabiliśmy, tylko Gaweł na bota stepował i Gaweł skończył botem na razie. My mieliśmy taki plus na was, że my nie balowaliśmy Kasadina, bo mieliśmy Vel'Koza gotowego i zawsze graliśmy na Vel'Koza, to po prostu na tego Kale to braliśmy Vel'Koza. A wy zawsze podniecaliśmy. Nie. Tak! Nigdy nie otworzyliście Kale. Spytaj Gawła. Kale była otwarta. Grałem Brałem z Vel'Kozem na Kale. Dobra, mniejsza. Ja coś mi tu nie świta. Ja w ramach tak. Czekaj, czy to ty grałeś? Nie, grał wtedy Dządzy w Barwach Pompy. Pierwszy Puchar Polski Dządzy. Ja pamiętam a propos tych anegdotek, że tam coś się popsuło, 3 godziny czekania. Ostatnia gra
Nie, może dokopiecie się do tych wodów. Ale wywaliło prąd na całym spotku i gracze zrekonektowali do gry. Ale tak było wtedy zrobione, że Spekt nie mógł. I ostatnia mapa, wiecie jak była? Komentował wtedy Veggie, pamiętam z kim. Pamiętam to! Operator tak i cały czas na widok POV chyba monitora. Jack było. Tak. I pamiętam tak dogrywali ostatnią mapę finału. Po prostu to było absolutnie... Nie, teraz to nie do wyobrażenia sobie, żeby ktoś tak zrobił. Operator, zlokowana kamera i tak komentujcie sobie. Ale wyszliście z tego, z problemu. W jakiś tam sposób. Znaleźliście na to sposób. Tak, tak. A nie przesunęliście ten turniej. Nie, bo wtedy też była dyskusja, żeby w ogóle ruszyć tą mapę jeszcze raz i tak dalej. Ale wiem, że tam była zaawansowana już sytuacja. No ale tak, to też takie kwiatki z polskiej sceny. W związku z tym, co mówiliście. I kończymy 2018. Wygrana w PL-e, przegrana w Ultralidze, ale później miałeś bardzo wysokie notowania. Przynajmniej z tego, co mówiłeś. Później było ze Zmanem, gdzie też sobie pogrywałeś na streamie. No i ogłosiłeś to Excel, tłumacząc, że miałeś dużo innych ofert, ale chciałeś zdecydować się na tą drużynę, w której jak najszybciej będziesz mógł przeskoczyć z Akademii do głównego składu. Takie było twoje tłumaczenie wtedy. Historia jest taka... Pierw Kacper mnie zboostował do Challengera po powrocie. Miałem tam z 500 punktów. Grałem z nim duo i mnie po prostu zboostował. W sensie, no wiesz... Grałem jakimiś tam hookerami, biegałem za nim, on wszystko kierował. I potem wrócił... Nie, potem grałem jakoś czasowo ze Svenem. 10 dni zagraliśmy ze 100 gierek. Było nawet tak, że... Wiesz, ja wstaję, a już mam wiadomość na Twitterze... I online, let's play. I wiesz, ja miałem takie, fajnie, nie? I przez to, że on miał takie jakby duże... on ma duży respekt jako gracz od innych jakby ludzi. Grając ze mną to... Wiesz, to jakby nie wiem... No jak prosto zaczyna grać z jakimś graczem z takim niższym, to ten gracz musi być w miarę dobry, skoro z nim gra, tak? No takie jest wytłumaczenie. I miałem dużo ofert, ale... nie chciałem grać w Excel, bo UK League czy coś tam nie chciałem. Po prostu w Excel oglądałem in-house'y wtedy i oglądałem Kasinga ProView, jak grał in-house'y. I wtedy zastanowiłem się tak i powiedziałem, czy ja gram gorzej niż on, czy ja mam... Tak nawet pomyślałem, mam o wiele więcej plusów niż on z tego, co tak słyszę, przynajmniej po komunikacji. A wtedy mechanicznie byłem też w dobrej formie bardzo. I pomyślałem sobie, dobra, ryzykuję, tam będzie jedyna szansa, żeby zagrać LCS już następny rok, LEC. Mhm. I tam dołączyłem i... No i mogę powiedzieć, co się stało. Graliśmy... Tam grałem w Akademii. My, grając z Akademią na LEC Team, grywaliśmy może z 80% gier. I tak nie, że jakoś ciężko było, tylko że my... Nie, że stampowaliśmy, tylko no, była duża przewaga z bota w tych gierkach. Ja wtedy grałem z Inaxem, nie lubiłem grać z Inaxem akurat. Bo ty z tego, ale... co pamiętam, chciałeś Deadly'ego. Tak, jako ja chciałem swojego strzelcę. Ja chciałem Deadly'ego, ale oni chcieli Deadly'ego. Aha. Nie chciałem grać z Inaxem, ale to... No miałem, musiałem, to musiałem. I grałem zarąbiście wtedy. Miałem dobrą bardzo formę. I... Dołączyłem dopiero jakby w szóstym tygodniu, powiedzieli mi, w następnym tygodniu grasz. I jeszcze wtedy w następnym tygodniu w meczu miały być moje urodziny, więc mówię sobie, w moje urodziny, 22 lata, debiut, jeszcze na niebieskiego bym grał, co było najpiękniejsze ze wszystkiego, co miało być. I przychodzi poniedziałek, kiedy miałem wylatywać, oni mówią mi, nie robimy zmian. A ja tak, okej, dobra, zmentalbumowałem trochę tam, jakby... No nie fair trochę się zachowali, bo wiesz, narobili mi nadziei i w ogóle. To się trochę nie zachowałem fair, ale to whatever. I potem na następnym tygodniu przybyłem i... Na następnym tygodniu jak przybyłem, dowiedziałem się od graczy, że... Gracze chcieli mnie już po drugim tygodniu, chcieli mnie już zacząć tryoutować i grać ze mną leca. Tylko, że coaching staff na to nie wyrażał jakby zgody. Więc i oni mówili, że oni byli źli na to, że jakby nie mogę ja grać, znaczy... Że nie chcieli mnie, tylko musieli grać z Kasingiem wtedy. Bo Kasing grał po prostu... Taka jaka była meta, nie była meta dla niego i on nie był w tej mecie dobry, ja byłem lepszy. I taka po prostu była prawda. No i tam wjechałem... 2-2 zrobiliśmy Spring Splitcie. Kto wtedy był coachem? A, więc tak, naszym coachem w Akademii był Unlimited.
W piątym tygodniu zabrali nam speciala, wzięli go do LEC. W siódmym tygodniu wzięli nam Unlimiteda z Akademii, wywalili Ferndoga z LCS, z LEC. I wzięli Unlimiteda na main coacha do LEC i wtedy w ósmym tygodniu wzięli mnie i wtedy ja byłem już z Unlimitedem. Czyli Unlimited tak naprawdę wiedział, jakby już ze mną spracował 2 miesiące i wiedział, czym ja gram i wszystko, więc jakby to jak ja grałem mecze, my graliśmy wtedy na Schalke, Fnatic, Tality i Origin, to zrobiliśmy 2-2 i wtedy jakby te wszystkie mecze, które graliśmy, dla niego najważniejsze to było, żebym ja grał komfortem i żebyśmy draftowali w tym, co my się czujemy komfortowo i żebyśmy mieli po prostu fun. Jakby wyrąbany już wynik, jesteśmy na straconej pozycji, jesteśmy... Ostatnie miejsce mieliście razem z Rogue. Tam no. Przewijaliście się na ostatnim miejscu z Rogue, którym skończyliście w końcu na 9 miejscu. Kończyliśmy na 9. No i fajnie się grało Leca, no. A wtedy cały czas lataliście z UK? Nie, nie. A więc wtedy nie było... Wtedy nikt nie latał, wtedy oni byli cały split w Niemczech, my byliśmy w UK. Nadszedł summer split i teraz stało się największe gówno życia. Więc tak, zatrudnili typa z Ameryki. Rozumiecie? Z Ameryki. I wszedł David Lim. David Lim wszedł do sytuacji takiej, gdzie nie wiedział, jaka była sytuacja w drużynie, a my jako piątka graczy chcieliśmy grać w tym samym składzie, w którym zakończyliśmy LEC, bo nam się grało zarąbiście razem, mieliśmy fun, każdy się lubił, my potem mieszkaliśmy razem w domu wszyscy w UK. I stało się tak, że podpisali Hiernana. Ziomek przyszedł z Ameryki, podpisał Hiernana, wywalił Jeskle i wrzucił Kasinga znowu. I przyjechaliśmy w maju, miesiąc przed splitem, do UK. Ja miałem szerować skrimy z Kasingiem. Ja po dwóch skrimach powiedziałem, że nie będę szerował czasu, bo Hiernan chce grać z Kasingiem, Kasing chce z Hiernanem i ja się po prostu mieszam, jakbym trzecim kołem uwozu był, tak? I ja też mówię, że Hiernan to kompletnie nie mój styl, bo koleś gra pusie na linii i nie chce nic robić, tylko se farmi kripki, jest zadowolony. I mi to nie pasowało i jak ja chciałem coś bić się czy olin, to zawsze się wywalaliśmy, bo on albo za daleko czy coś. Więc ja podziękowałem, poczekałem na Jeskle i powiedziałem coachowi wtedy, dobra, i tak przyjdzie pierwszy, drugi tydzień, przyjdziesz do nas i poprosisz nas o pomoc, żebyśmy wrócili do main składu. Okej, może tak nie powiem, To było ultimaty już na tym etapie, no. Agresywne stwierdzenie, na psychę mu wjechałeś. No bo my byliśmy wszyscy mad, jakby main team, jeszcze podpisali Mikiego, a main team chciał grać tak jak było, a nie nowym teamem. I każdy był mad, nikt nie chciał grać w tym rosterze, a on i tak narzucał. I przez drugi tydzień my zagraliśmy z Jesklą i wtedy lataliśmy do 6 tygodnia. My zrobiliśmy wtedy z Jesklą 1-3, potem to zrobiliśmy... Nie było jeszcze problemów z lataniem, z tego co pamiętam? To jest historia... Nie, bo to było coś typu... Excel, nie, mi się wydawało, ziomeczki? Że Excel mówiło tak od początku, komunikowało, że oni będą na tym stadionie w UK i będą latać co tydzień, tak jak teraz Origin. Tak, oni były przygotowane wszystko. W Spring Split nie było wszystko przygotowane, ale dobra, jest LEC, pierwszy tydzień, słuchaj to. Typy jadą na lotnisko? I typy mówią, ale was nie ma w systemie. I co się okazało, ziomek zapomniał im bilety kupić na lot. I oni o 6 rano tego samego dnia, co grali, lecieli do LEC, znaczy do Niemczech. O 6 rano wyjeżdżali spod domu, więc musieli stać jakoś piąta coś. Lecieli, potem grali, potem spali tam gdzieś w Berlinie. Grali następny dzień i następnego tego samego dnia wracali. I to się stało 2 tygodnie z rzędu. Drugiego czasu inna osoba zapomniała zabukować bilety. No kurwa. I te typy do dzisiaj pracują w tej organizacji, rozumiesz? Jak można... Bo to jest organizacja znajomych. Tam są znajomi przeważnie. To jest jeden z powodów, czynników, dlaczego tak było beznadziejnie na początku. Mi się to wydaje, bo pamiętaj, jakby oni rzutem na taśmę w ogóle. Nikt nie widział, tak. Jak franczyza zaczęła się, kto to jest Excel. Tam było nic nie przygotowane. Oni też nie byli przygotowani. Tam nie miało być jakiś heroik czy coś takiego? Tam miało być, miało być Mad Lions. I Movistar. Movistar zaczęło gadać z jakąś inną organizacją, co było niedozwolone i chcieli zrobić jakby zrzutę na jakiegoś slota czy coś takiego i im przez to nie pozwolili dołączyć do LEC. Przez to też Splice de facto wróciło, bo Splice też miało nie być. Tak, jakieś z tych streamów tak było.
I potem tak, i mówię wam teraz tak. Był szósty tydzień, przestaliśmy latać, ale przed ostatnim, bo Koreańcy powiedzieli tak. My już nigdzie nie lecimy, my zostajemy w Niemczech, bo to było tak. Mówię ci, graliśmy na czterech różnych setupach w ciągu tygodnia. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, nasz dom oraz office. Potem w czwartek po screamach leciliśmy do kolejnego gaming house'u w Berlinie i tam graliśmy. Time zone też się trochę... I tak, podróż trwała 6-7 godzin w jedną stronę, co było bardzo męczące, do tego time zone. Niby to jest godzina, ale godzina do przodu robiła czasami swoje, przynajmniej dla mnie. I potem graliśmy leca, drugi dzień graliśmy leca i po lecu insta zawinka, 6-7 godzin, kolejne powrotem do domu. I potem niedziela to był dzień regeneracji, bo każdy był tak wyjebany po tych trzech dniach. I cztery różne stopy i Koreańcy powiedzieli tak, że oni nigdzie nie latają, że mają wyjebane, ale nie latają nigdzie. I zostaliśmy w Niemczech, a przed wyjazdem do Niemczech jeszcze zrobiliśmy zgromadzenie 10 graczy. Każdy z 10 graczy powiedział, że chcą wypieprzyć tego Amerykańca na coachu, że chcą się go pozbyć z organizacji, bo typ jest uselessem i tylko jest taką atrapą, jest takim pasożytem, który wiesz, dostaje pieniądze i jakby jest totalnie worthless, ale zarząd nie wymienił nam go i musieliśmy z nim siedzieć do końca. No i graliśmy LC tam, potem już mieliśmy, nawet 3-3 zrobiliśmy już potem tak regularnie win, porażka, ale na końcu jak już nie mieliśmy czasu na playoffy, to każdy odpuścił, ja trochę odpuściłem, już każdy odpuścił. Ale Summer Split był takim ciągiem frustracji, niedociągnięć, osoby niechcące grające z sobą i to po prostu była duża, duża frustracja kolejna tego. Cały rok był po prostu wielką frustracją. No w ogóle, jak ktoś wpadł na pomysł, że to jest okej, okay, że 6 godzin, 7 latasz codziennie przed meczami? Ale poczekaj, bo Origin to robi cały czas. Właśnie. Patryk, masz jakiś... Jak to wygląda u nich? Masz jakiś... Origin lot trwa 30 minut. Aha. I do tego słyszałem też podobno, że oni mają załatwione tak, że oni przez bramki nie muszą się pieprzyć, tylko że oni przechodzą. Wiesz, o co chodzi? Wchodzą, tak instant wchodzą, jak do tramwaju. Tak. No instant wchodzą po prostu i nie muszą robić tych rzeczy. Nie wiem, czy to jest prawda, tak słyszałem. No ich lot trwa 30 minut i oni mają do lotniska mają też blisko, więc im łącznie zajmowało to 2 godziny. Tak plus minus. A nam 6-7, bo czasami opóźnienia były. I puenta chyba jest z tego taka, że trochę fartem się znalazła ta orga. Ciekawy jestem w ogóle... Skąd tak duży kapitał się znalazł na to, żeby, wiesz, wyłożyć ten hajs na to, żeby być w franczyzie, bo... Okej. Chyba rugby, ja nie jestem pewien, ale wiem, że oni mają jakiegoś sponsora z Australii, który jest jakimś tam rugby. Nie wiem, czy kim on tam jest, nie. Jeszcze tak ale to jest wiem, sprostowanie małe do tego, co mówiłeś, że Tomad Lions zrobił jakiś dym z inną organizacją, a Movistar podobno nie chciała. Tak napisał Mokry Suwar. Mokry Suwar Esports. Okay. Przepraszam, Mokry. Czy się będzie zgadzać? No właśnie, bo dla mnie to wyglądało tak, że po prostu, tak jak mówiłeś, grupka znajomych chciała się bawić w wielki biznes. Tak. I to ich, wiesz... Coś im się tam wydawało, gdzieś tam słyszeli, że trener z Ameryki będzie dobry, że coś tam będzie działać. I de facto mam wrażenie, że przez cały rok nie oddali tej władzy poziom niżej, czyli ludziom, którzy powinni za to odpowiadać, nie? No nie oddali. Na zasadzie takiej, że po prostu wybierali sobie. I ta frustracja z ciebie wylewa się de facto, więc... Z każdego się wylewa. Każdy był tak wkurzony. Ale w sumie i fajne vlogi robili przynajmniej. Vlogi akurat spoko. Bo ten ziomek sytuacja jeszcze była taka, że Miki był już tak wkurzony, ale ten ziomek od vlogów był tak pozytywny i mieliśmy z nim takie zawsze z nim jaja, że Miki powiedział, że on z tego gościa mieć w GH i on ma z nami mieszkać. I od jakiegoś tygodnia po prostu mieszkał z nami i robił za ziomka od atmosfery. Więc, ale nie, ja Jake'a lubię. Znaczy, zazdroszczę mu coś takiego, że można być tak pozytywny, wiesz, nieważne jaka jest sytuacja, zawsze jesteś pozytywny i takie, zazdroszczę czegoś takiemu, takiej osobie, że tak nie mam czasami, nie, że po prostu kupa energii, mega w porządku. No Jake to na takiego Freeza wygląda trochę, jeśli chodzi o względem tego, jak się zachowuje. Czy szukacie kogoś takiego w AGO, się lekko pyta, bo może będzie chciał jakąś fuchę załatwić, ale chyba w AGO nie potrzeba nikogo. W AGO chyba by się nie zgodzili na coś takiego. Patryk Jączyk dobrze sobie daje radę, tak. Jako atmosfericz.
Jako content creator. Zgadza się, tak, tak. Dobra, wracając... Czekolad XD napisał. Czekolad wie, o co chodzi. Domyślam się. Skończyło się Excel, miałeś długą przerwę. No bo de facto drużyny, które nie idą dalej, mają te wakacje nieco dłuższe. I perspektywy twoje transferowe. Jak to wyglądało? Ktoś z Leca był zainteresowany? Co ty chciałeś wtedy robić? Z Leca zainteresowany był nikt. Mhm. Z LCS-a zainteresowane było TSM. Ale TSM było pod takim względem, że chcą zimportować dżungla, AD lub support, ale ja jako support mam najmniejsze szanse na to zostanie zimportowany, gdyż mid jungla, AD jungla jest po prostu ważniejszymi rolami. Więc wzięli Kobę i wzięli Biofrosta. Ale gadałem z nimi wstępnie i po prostu taka była sytuacja, tylko powiedzieli, że ten ziomek, który chciał mnie już rok wcześniej do TSM, znów to mnie po prostu napisał i on chciał mnie mocno, ale powiedział, że bym się nie nastawiał, bo mam najmniejsze szanse, ale po prostu chciał wstępnie pokazać, jaką jest sytuacja. I to było na tyle. Pisałem jeszcze do Wild Turtle'a, do FlyQuest chciałem dołączyć. Wild Turtle był zainteresowany, a wtedy wzięli Ignara. No i nigdzie nie dołączyłem. Nikt nie chciał mnie z Elysii. A Origin? Bo Origin... No? No właśnie, Origin. Jakieś plotki były, że w Origin miałeś... Nie. Czy coś. Nie. Od Gilota się dowiedziałem, że... Znaczy on mi tak powiedział, może mnie skłamał, żebym się nie czuł, wiesz, źle, że nikt mnie nie wziął, ale napis powiedział mi, że ja słyszałem, że ty jesteś już blisko podpisania ze Scale lub Mandając, więc my do ciebie już nawet nie approach, wiesz co? No, nawet nie pisali do siebie. Bo usłyszeli, że jestem bliski podpisania z tamtymi drużynami. Może to jest blef, wiesz. Czułeś się wtedy jakoś źle z tym? Bo co by nie mówić, jakby na scenie prezentowałeś się zajebiście, grając w Lecu. Znaczy, miałem coin flip mecze, ale wydaje mi się, że i tak lepiej grałem niż niektórzy suporci. Jak teraz oglądałem Leca, to którzy suporci są... No tak, nie wiem. Na przykład potrafię... Nie mam nic do limita czy coś na przykład, ale na przykład limit... Na przykład w żadnej grze nie pokazał mi czegoś takiego... Jakiegoś takiego większego momentu, że ma jakoś wpływ na grę. A wydawało mi się, że na przykład w mojej grze były gry, w której było widać takie właśnie rzeczy. A czujesz się w tym momencie teraz z Ulightem takim botlane'em plug and play? Czyli wrzuca was się do drużyny i nie czujesz żadnych kompleksów, żebyś miał grać właśnie w tym duecie, w Lecu? Nie, raczej nie. Mhm. Bardziej sytuacja, która nastąpiła w tym roku, jakby gra się zmieniła, meta się zmieniła na taką grę szybką. Teraz jakby popatrzcie na to z jednej strony, laning phase kiedyś trwał 10 minut jakby plus, nie? Mhm. A jakby był tylko jeden herald na 20 minut, a teraz gra wygląda tak, że bierzesz jedno, biegniesz na drugie, potem z drugiego znów wstaje smog, potem jest kolejny herald, potem kolejny smog. Biegasz po mapie, laning phase nie trwa długo. Dlatego na początku Ultraligi my z Woolightem było widać, że dominujemy bardziej, bo wtedy jeszcze ludzie nie grali tamtego stylu, to się trochę jakby z czasem zmieniło. Nie, no totalnie oraliście wtedy, tak jakby... Tak, bo laning phase był dłuższy. Wy na pierwszym levelu już wychodziliście przed creepy, tym Varusem, tam Kenchem i kończyliście na pierwszym levelu już laning phase. Ale no. Też czujesz, że to był jakiś respekt w stosunku do was, że ci gracze się bali po prostu wyjść do was na równych warunkach, tak jak tutaj Wojtek mówi? Niektóre match-upy nie mogli i tak nic robić. W niektórych match-upach mogli. Pierwszy team, który nas ukarał, to był Aves, gdzie Bolszak nas skampił i zentowaliśmy we dwójkę. I ta gra była nie do wygrania, ale wygraliśmy ją jakoś. Po prostu mako graliśmy, a oni się gubili. Ale nas masakrowali w early. Ale po prostu gra się tak zmieniła, że my jakby... Botlane to jest tylko teraz... Meta jest taka, kto lepiej jako team będzie biegał ze sobą, lepiej jakby ustawiał walki i będzie się bił na swoich jakby warunkach. A nie ma czegoś takiego jak dłuższy laning phase, wolniejsza gra na tym moment. A z jakimi, że tak powiem, z jakim planem na siebie podchodziłeś do tego sezonu, kiedy już wiedziałeś, że dołączysz do Rogue? Ja tylko dołączałem, jakby okres w Excel, który był,
tak mnie trochę zniszczył jako człowieka, że moim celem było teraz, nieważne gdzie gram, ważne, żebym grał z ludźmi, z którymi wiem, że będę miał fan i będę się dobrze bawił i to będzie dobrze spędzony czas. I to dla mnie się najbardziej liczyło, żeby odzyskać takie szczęście z grania bardziej, a nie takie granie w pełnym... Jakby jest stres zawsze, ale stres może być zniwelowany przez to, że się fajnie gra z kimś. Jest taki mój plan na to. I co, oczekiwania rzeczywistej sprawdza się? No tak. W sensie... Jest pozytywnie, waga z czekoladem? Z czekoladem jest zawsze pozytywnie. Z Shigendą też. To są, my ich nazywamy bracia golem, bo to są takie dwa golemy, ale taki nie negatywny sposób, no tylko fajny sposób. Zanzaracha też nie mieliśmy przez miesiąc, a Zanzarach też jakby... To jest podobno jednym z lepszych troli w całej ekipie. No, ty też jest tym dużym. On może być trollowaty, poważny, wiesz, że każdy może mieć jakby state. Jakby no fajnie się gra. No i Woolite jest takim fajnym balansem, po prostu też potrafi jakby zrobić jaja, żartować, śmiać się kiedy trzeba, ale też jest takim balansem, że kiedy trzeba na poważniej, czy... No jest taką najbardziej pewnie poważną drużyną, jakby osobą w drużynie. Mm-hmm. I balansuje to wszystko. I przejdźmy tak naprawdę do Ultraligi i zacznijmy od was. Właśnie, na początku, że tak powiem, nikt nie miał do was podjazdu. Wy już na samych liniach... To był outclass. Natomiast później gdzieś tam pojawiały się dyskusje na zasadzie trenujecie coś innego w oficjalach, bo macie fajne screamy, chcecie sobie coś poeksperymentować. Ale z drugiej strony ja też widziałem, że na kick było tak mega na serio, a mimo to się nie udało. Chyba, że było inaczej, to oczywiście mnie wyprowadzi na błędu, ale... Na kick ostatni mecz? Tak. Na kick ostatni mecz ja strolowałem pikując postać twoją tak szybko i zjebaliśmy i w grze zrandomowałem tak naprawdę. No w sensie, tak, bo tam się pod ich wieżą raz wywaliłeś. Wywaliłem się na bocie, nie, po tym jak zabiliśmy go level 1. Chciałem skowerować też late invade, ale to było useless, bo oni raczej by nie late invadeowali. Mogłem streezować bota i gra byłaby skończona. Ale bardziej chciałem być team player, I guess, niż nie wiem. Ale widzisz, z tego co mówisz, jakby to była gra, w której graliście mega, że tak powiem, pod mega na serio. Poważnie. Aha. Każdą grę graliśmy poważnie, w sensie... Tylko szło zauważyć ten trend, że te drużyny... Już nie było takiej różnicy, rozumiesz? Że Ago w ciemno nie wygrywało wychodząc z laning face'u już, nie? No, Aves potrafiło czarpnąć. Tak, jakby ludzie zaczęli ogarniać to, że meta nie jest teraz taka, że dłużej siedzi na liniach, tylko meta jest taka bieganie po mapie. No i jeżeli mam być szczery, ja jestem w tym kompletnie nowy, Ulać jesteś w tym kompletnie nowy, my oboje jesteśmy graczami, którzy... lubią grać dłuższy laning phase, gdzie matchupy mają trochę większe znaczenie i jakby nasze mocne strony w jakiś sposób zostały przy tym jakby zniwelowane i strony takie, czyli teraz tak jakby bieganie z drużyną, dla mnie to jest takie bardziej coś bardziej nowego i dla niego też, więc my mieliśmy tak jakby my jako duet też trochę z tym problem. Teraz, ale zidentyfikowaliśmy jakby, nie wiem jak to się mówi w polsku, te problemy, no i teraz na tym pracujemy, żeby to było po prostu lepiej. Po prostu, wiesz, naszym celem nie jest, czy celem jest wygrać Ultraligę, ale moglibyśmy się przygotować teraz pod Best of 5 nad kick i wszystko tego, ale przygotujemy się dalej jakby z schematem na to więcej. Bo jakby, okej, może wygramy na kick, bo przygotujemy się na nich dobrze, ale nie przygotujemy fragmentów gry, które... Potem pojedziemy na EU Masters i lepszy jakiś inny team nagle nas masakruje. Mhm. Czyli long term myślicie tak naprawdę. Long term, no. No nasz projekt i tak nie jest na Spring Split, tylko jest bardziej na Summer Split, bo mamy topa, który grał rok competitive i no będę szczery, że jest trochę zielony, co się dzieje w grze. Znaczy nie zielony, ale ma dużo rzeczy do nauczenia, powoli się uczy tego wszystkiego, ale jest po prostu zarąbiście indywidualnym graczem, mega skillowym. I jest to jest warty czas poświęcenia, żeby zainwestować w niego, dla mnie Sharksa głównie i Czekolad też, który nie miał dużego doświadczenia, znaczy miał duże doświadczenie, ale
nie miał takiego doświadczenia jakby grania w lepszym teamie z lepszymi ludźmi. Mhm. Więc chociaż on akurat co do wiedzy, to nie tego. Nie brakuje mu. Czekolada tak naprawdę przewija się po takich drużynach z bottom tierów, co takie jeszcze bardziej były luzackie, no tak, tam bez żadnych tam... Czekolada grał zawsze w drużynach, w których on był najlepszym graczem. Pierwsza drużyna na serio chyba tak naprawdę. Ciekawe, jak będzie z presją. To się na pewno okaże teraz. Mam nadzieję, że na kick de facto, bo już trochę poczuliście, że kick może okazać się takim rywalem godnym. Tak szczerze to nie. Nie? Tak szczerze to nie. Ta gra, która była ostatnio... Nie ma z razu szczegółów, ale... Okay. Dużo rzeczy, które jest łatwo po prostu wymienić i gra się staje bardzo łatwa. Bo wiesz, nawet jak tam wasz make-check wyszedł, to ostatnie słowa, jakie padały, to ten draft. Czyli tak, tutaj coś mogło być wyczekiwaczkowo. To w jakiś stopniu też, ale to raczej nie trzeba, znaczy wiadomo, że to mogło być problem, ale też jak graliśmy w grze. Mhm. Ale wydaje mi się, że na playoffy będziemy o wiele lepiej. Też tam jakieś losowe wyłapania na midzie były, też zaraz tutaj będą. Czekolad się dał chyba z dwa razy złapać i tak naprawdę przez to się gra ta wymknęła spod waszej kontroli. A Paweł też klęsa nie wziął na Zoe. Niech się Czekolad w ogóle tłumaczy z tego, dlaczego wziął Ziggsa. Ziggsa? Ziggs jest akurat turbo broken. Ziggs jest turbo broken. Zwłaszcza jak jest pod... Ziggs jest flexem jeszcze. Czy jak pod outskill lecisz. Ale to wybieraliście go ostatniego. To się zgadza. Serio był ostatni? Tak. No to nie wiem. To coś źle wyszedł ten draft. No. Bo nie piknął. Tak teraz patrzę, to nie. To nie piknął chyba Ziggsa. Czy Matisław na Zoe był problemem jakimś? No i tak się mówi tutaj, że Matisław na Zoe wszystko wygrywa i tam jakieś statystyki jego pokazują czy coś. Narracja by się popsuła, jakby Matisław przegrał na Zoe. Raczej z Matisława. Znaczy. Z Matisława Zoe się raczej nie boimy też. Jakby nie było problemem, jakby mogłeś zastąpić pięć ich postaci czymś innym i to jak my tak i tak zagraliśmy, przez to przegraliśmy jakby, a nie przez to, jakie mieli postaci. Taki był ten, tej gry. Patryk, ty też tak naprawdę dobrym jesteś obserwatorem, jeżeli chodzi o pozostałe drużyny, takie mam przynajmniej wrażenie, więc chciałem cię zapytać tak naprawdę o dwie, ale wydaje mi się, że o Piratów też zahaczę z racji tego, że stawili Deflesa. Ale zacznijmy od Devil's One, bo to jest drużyna, która na pewno w tym sezonie przewyższyła oczekiwania. Rozmawiałem nawet z Atrualem chwilę później i mówił, kurczę, jeszcze mieliśmy nawet nadzieję na to, że może na to drugie miejsce wskoczymy, jak tam ta tabela się ułoży w miarę korzystnie. Wygrali 10 spotkań, oddali tylko 4. I mąż... Jak ty postrzegasz tę ekipę? Devil's One dopiero jakby wyskaluje, tak mi się wydaje, w Summer Splicie tak naprawdę. Mm-hmm. Ten split dla nich takie jest trzecie miejsce solidne, to pewnie był raczej taki max minimum. Być może dostanie się na finały, ale Devil's będzie na pewno straszniejszy jak już to w przyszłym splicie, gdy się ograją bardziej. Tam, który widziałem problem na początku, który był, to jakby nie było osoby do pociągnięcia gry, takiej, która nie mechanicznie, tylko pod taki skląd, że robimy to i chuj, nie? Że przepraszam. Ale wydaje mi się, że z czasem zaczęli grać o wiele pewniej i z czasem właśnie, kiedy zaczęli wygrywać te gry, to zaczęli wygrać też o wiele lepiej niż... Na przykład my graliśmy na nich pierwszy mecz sezonu, to był pierwszy mecz Ultraligi, to oni po prostu nam oddali grę, nie robiąc nic. Po prostu się jakby bali, nie mieli tego, jakby nie byli tak pewni siebie. A teraz jak już zdobyli pewność siebie, to grają o wiele lepiej. Simiwak na pewno odstaje z drużyny, według mnie. Tak by far, wydaje mi się, że Simiwak wystaje najbardziej. W którą stronę? Właśnie, bo odstaje to tak, jakbyś go negatywnie chciał naznaczyć. Nie, do góry. Okej, okay. Simiwak gra dobrze. Botlane ma swoje momenty. Botlane ma swoje momenty, mają dobre postacie w mecie.
na laning, na przykład my graliśmy MF Taric na Thresh Aphelios, powinien nas zmiażdżyć o wiele bardziej, a byliśmy tam chyba z 10 creepa tylko do tyłu, czy 15. Mhm. Ale no taki lane mamy w miarę bardzo ciężki na nich. Ale mechanicznie na tych postaciach grali bardzo dobrze i mechanicznie... No ja już powiedziałem wcześniej to, że Pyrka po prostu musi przestać grać tylko Braumem, tylko musi zacząć brać w swoje ręce rzeczy i mówić Thresh, Nautilus, Blitzcrank i zaczął tym grać właśnie w tym spicie. I gra bardzo dobrze Pyrka na tych czempionach. I Brunes też jest zaskoczeniem, mam Brunes, wrażenie. Bo... Brunes też dobrze spisuje. Tam każdy się chodzi dobrze... o to, że wiesz, jakby to był jedyny element, przy którym mieliśmy indywidualnie znak zapytania. Bo liczyliśmy, że Pyrka się odbuduje, że Bullet wróci do Polski. Wiadomo, Czajek to ta pierwsza planowa postać, ale widzieliśmy, że w cieniu Czajka jest też Miwa, który będzie solidny. No, a Brunes był... Brunes też właśnie był takim... Nie byłem pewien co do niego, ale Brunes jest takim właśnie solidnym pilarem do drużyny, dobrze spełnia rolę dżunglera według mnie. Właśnie tak jako dżungler na przykład ja mam takie też, że ja lubię grać ze specyficznymi dżunglerami, zapewne on był jednym z nich na przykład. Mhm. Po prostu styl, jako myślę, że on gra, to dla mnie. Ale dobrze swojej roli w dżungli nie spełnia jeden zawodnik i też nie spełnia swojej roli drużyna w tabeli. Kikis. Bo tak jest, wywołałeś do tablicy i Dominar Gaming. 6-8 bilans, 5 gier w plecy ostatnich. Okej, okay, jeżeli mam szczery. Options. Options, wydaje mi się, że mógłby być LAN i HG grałby załóżmy na Devil's One i HG wygrywa. I być może. Ale tak online to myślę, że raczej nie. Nie, no. Oni nie grają na siebie, nie? Nie, gra na Piratów gra i HG. Czyli na kogo my gramy, jeżeli my przegramy? Jeżeli wy przegracie, to nie, jest tak. To jest jeszcze długa droga. Jest Devil's One kontra Aves i Piraci kontra IHG. Potem ci, co wygrają, grają na siebie. A, czyli może być IHG na Devil's. I potem ci, co wygrają, grają na tego, kto przegra w waszym meczu. Okej, czyli będzie IHG na Devil's, być może. Jeżeli obydwie drużyny wygrają, to tak. Jeżeli stawiasz jako faworyta w pojedynku z Piratami Illuminar, to może tak być. Ale... Illuminar na Piratów gra, tak? Tak. Tak jest. Moja predykcja... Mocny outscale ze strony Pirates Esports. I wydaje mi się, że... Gra Kikisa, którą próbuję grać, jest dobra, ale... Ta gra nie działa, gdyż gracze być może są na trochę niższym poziomie. Nie jestem pewien. Dobra, kontynuuj. Gracze są może na niższym poziomie, nie bardzo wiedzą, jaką chce grać tą grę, może w jakich sytuacjach to się by sprawdzało, chociaż nie wiem. Kikis jest też dziwakiem lekkim, ma wkręty, ja też mam swoje wkręty, ale on przewyższa chyba moje wkręty. Ale wydaje mi się, że on... A, okej, okay. Piraci, jakie kurde, to jest ciężkie. Wiecie, że piraci poza Oskal, nie? No tak. No, oczywiście, że tak. Piraci Oskal i Hiszpanię przecież prawie wygrywał, ale ja widzę, że wiesz, piąta mapa korki w pierwszej lokacji wybieramy. To może być dwuznaczne, może Illuminar podejdzie do tego rozsądnie i pomyślą też o swoim scalingu w tych grach i nie będą wiesz... Ale uważasz, że... bo ja widzę Kikisa, który nie zadziała tak, że okej, okay, równolegle będziemy się skalować, ja widzę Kikisa, który jak zobaczy papier, wybierze nożyczki i będzie chciał totalnie zaorać early game. A ja nie uważasz, że Illuminar jest taką drużyną, która wiesz... Zgadza się, ale wydaje mi się, że też widzę Kikisa, który w takim Best of 5 jest zapewne doświadczony x razy więcej razy z takim Jessizem niż gracze z Piratów i może w trakcie serii będą się jakby dużo wyciągać wniosków. To zależy dużo, czy będą wyciągać wniosków jakby na siebie. Ale nie jestem pewien, nie jestem w stanie powiedzieć, kto wygra ten mecz. Naprawdę, nie wiem. Tak, a jaki jest head to head? Jaki jest head to head? Patrzę tu u ciebie. Pirates na IHG. 1-1, widzisz? To będzie 5 map, na pewno. Nie. 5 polskich map z Korkim. Nie, 2-0 dla IHG jest. 2-0, tak? Illuminar ma 2-0. Dobra, tak, 3-0 dla IHG. Było... 3-1 IHG. Ale tak naprawdę, no IHG ostatnio ma, nie dość, że ma drafty takie, nie wiem, totalnie z pizdy. No tak mówię, oni mają wkręty, ci gracze mają za dużo wkręty w głowie. No ale słuchaj... Jak postrzeganie w twojej głowie zmienia się Piratów? Bo ja uważam, że ta zmiana dużo im da. A, oni mają dużo im da, no z Deflesem grali i wygrali na kick i na Aves. Tak, tak. Bo chodzi o to, że dojdzie ten głos, którego głos rozsądku, którego im brakowało, mam wrażenie. Możliwe w sumie, no. W sumie Defles
lepiej z ziomek, który się zna na grze. A tam w sumie... Wypowiadał się, wiesz... Wypowiadał się chyba u Suchara właśnie Bichej w taki sposób, że no gramy, ale Kedui trollował i przegraliśmy grę na kogoś i tak mam wrażenie, że... Kedui trollował dużo, to się zgadza. No. Kedui dużo trollował, Deflest to jest bardziej... Deflest to jest gracz bardziej rozsądny, bardziej ma poukładane w głowie, załóżmy, niż Kedui i na pewno będzie trochę kontrolował team w kompsach, jak już w gierkach. W sumie team może wyglądać wiele solidniej i Deflest też ma... No ma w miarę dobre spostrzeżenie na grę. W niektórych aspektach na przykład ja się z nim różnię, ale generalnie w sumie kurde nie wiem. To zależy jak Illuminar będzie dziwne tego dnia. Nie wiem, no rzut... Nie wiem jak to jest. Illuminar tam jakieś wewnętrzne problemy ma z tego co tam możemy słyszeć, że tam nie wiem, flasha wymienili. Się odsunęli ale go. Ja rozumiem dlaczego to zrobili. Jakby, znaczy nie rozumiem. Znaczy rozumiem, ale może to nie jest prawda. Jakby ci gracze nie chcą mieć kozia, po prostu chcą grać tym co chcą. A on zapewne widzi grę inaczej i chce grać innymi postaciami. No i grali mają... co chcieli i te no tak. Jak się kończyły. I kończyło się. Kręta się kończyło. Kręta się kończy tym, że mają negatywne win ratio. Wiesz, coach mówi pikserzuani, a pikujemy Lee Sina i flipujemy grę na drugim levelu. Bo jeżeli oni się tam w jakiś sposób odbudują, to widzę Illuminar, które wygrywa, ale jeżeli tam jest taka kaplica, jak była przez ostatnie kolejki, to możliwe. Zależy dużo od nich, wiesz, jak zobaczymy pierwszą, drugą mapę, to zależy dużo od nich, jak cała seria jakby przeminie. Może się ogarną i będzie inaczej. A drugi jest jaki mecz? Aves? Devil's Swan. Ej, kurde, tutaj szczerze nie wiem, czy nie zgamblować i na Aves postawić. Wiesz co, ja też to widzę. Żeby nie było, ja też to widzę. Też widzę, bo, jak Aves wygrywa, no. Dla mnie problemem byłoby, bo Devil's Swan jest elastyczną drużyną. Jeżeli jeden plan nie wyjdzie na grę Aves, to widzę Devil's Swan, które... Adaptacją fajnie zagra w drafcie. Adaptacja na pewno zaklasuje przeciwnika. Ale jeżeli Bucu wjedzie na jeden pick, czy dwa, które po prostu będą totalnie orać, wiesz, wjeżdżać przeciwnika, boję się, że Davidson może nie znaleźć na to odpowiedzi. Bo Bucu jest taki, jak on już poczuje moment, poczuje moc, poczuje, że jest fed, poczuje moment, on ma swoje momentum, on może być nie do zatrzymania, tak naprawdę, czy nie do zatrzymania. Ja Buca bardzo wysoko, okej, dobra, powiem szczerze, dałem Buca na top 1, mieliśmy takie ankietki, najlepsi gracze Ultraligi? Wiesz o co chodzi? Poza swoją drużyną, tak? Poza swoją drużyną. Dałem pierwszego Buca. Nie, i może to jest dziwne, ale dla mnie Bucu, okej, ma swój styl, gra swoimi postaciami, ale jest zarąbisty w tym, co robi. I jest kreatywny, nie boi się grać i jest bardzo dobry w tym, co robi. Ale się nakłada chyba jak nikt inny, tak naprawdę. To jest najcięższy midlane, na którego mi się zawsze gra. Ja gram na tych wszystkich tupów. To jest najcięższy midlane, na którego mi się gra. Powiem, że dużo rzeczy mogę nie przewidzieć z jego ruchu. No bo ciężko było tak naprawdę wyznaczyć tego drugiego midlanera po czekoladzie, nie? Gdzieś tam już go wyłączając z... Jakby Marcisława można było postawić, ale potem... Ja dałem Bucu, Czajek, Warsi. To były moje top 3, poza moim midlanerem. Warsi też, tutaj należy... I Marcisława na top 5 dałeś? Kogo? Marcisława. No poniżej, top 3. Co? A, no czyli to... Nie, w sensie dobra. Ja uważam, że Matisław na pewno lepiej zagrał niż oczekiwaliśmy w tym splicie, w sensie przez sezon regularny. Ale jeżeli Warsi nie znajdzie dobrej drużyny w przyszłym splicie Ultraligi, to organizacje są naprawdę dziwne. Ten koleś, to top 4, powinien top 4 mieć przynajmniej. Jakby to pokazał, udowodnił w tym splicie, gdzie miał drużynę, w której był... Drużyna najlepsza. Było no, powstrzymajmy się już może. Ale tak. Grałem z nim duo ostatnie dwa dni i przyjemnie się grało i ogarniał w miarę gierkę. I dobrze gra. No tam ma swój champion pool, co może być problematyczne, ale wydaje mi się, że jak będzie musiał czegoś nauczyć, to się nauczy. A junglerów też robiliście ranking, prawda? Tak. Bo tutaj pytanie z czatu, gdzie wrzuciłeś Kikisa? Kikisa? Przed sezonem. Dałem Szlatan, Brunes, Kikis chyba. Chyba tak to wyglądało. Przed sezonem dałeś Brunesa nad Kikisem? Nie, teraz. To było po na koniec sezonu. A, na koniec. Po prostu ja patrzę na pod takim względem dżungler. Okej, dżungler. Co daje dżungler drużynie jakby najwięcej? No dla mnie najwięcej daje Szlatan, potem daje Brunes najwięcej drużynie. To przez jaki styl jakby on gra, a potem... Może nie wiem, nawet może powiedziałbym, że Bichef miał lepszy split niż Kikis. Hmm.
Ale czy... No i tutaj... No chyba normalnie, że ktoś przychodzi w pokoju, no kurde no. No tak. Ale... Ja akurat po prostu patrzę na ten czat i no nie wyrabiam, nie? No rozumiem. Wiesz, automatycznie zero myśli po prostu w głowie i tak to bywa, no. Nie ukrywam, że opcje podcast zdecydowanie lepiej się robiło, kiedy można było się skupić cały czas, ale odcinek jest super. Na ten moment jest super, szczególnie, że do 2 godzin brakuje nam 10 minut, a jeszcze jest kilka rzeczy, o których chciałem porozmawiać. Okay. Granie z Ulajtem. Powiedz co, bo tak sobie sięgałem w pamięci ci emeryci, zresztą Ulajt to wyróżniał jako jedyny epizod, gdzie tam żeście się skrosowali. Tak. I później dopiero teraz, gdzie jesteście obaj dinozaurami polskiej sceny, tak to należy w jakimś stopniu rozpatrywać. Ulajt, wiadomo, on w ogóle zaczynał, jak jeszcze League Legend de facto nie było w Polsce. W sensie, on od samego początku był już na topie. I am Singapore i tak dalej. Ty też później, chwilę później dołączyłeś, dopiero teraz na siebie trafiacie. No my nigdy graliśmy, tak jakby dłużej. Miałeś jakieś znaki zapytania przed startem? Nie, ja tak jestem bardziej z tobą podchodzę, co będzie, będzie. Jaki będzie, zadaptuje się do niego. On raczej ma pewnie... Jest? No jest git, no. Wytrzymuje mnie, więc jest dobrze, no. No jest dobrze. Jak już to ja mu bardziej współczuję, współpracuję ze mną, bo mam swoje wkręty, jestem dziwny i sami gadam jakieś pierdoły 3x3, ale wytrzymuję mnie i nie chyba lubię. Żeby o tych słynnych wkrętach, że po prostu coś tam wymyślisz i to musi być zajebiste. No, czasami tego, ale jak już widzę, że oni się wkurwiają, to przestaję na jakiś czas, aż mi znów nie odwali. No ale gra się w porządku, no tak... Kto nie kogo ciągnie w tym duecie? Bo z tego co mówisz, to Ulajt tutaj trzyma tą dyscyplinę. Mam tu na myśli, wiesz, tak motywacyjnie. Kto kogo bardziej challenge'uje do większego tryhardu? Kurde, nie wiem. Ja mam bardziej większy challenge jako... Muszę niektóre rzeczy pozmieniać, jakby. Ale tak... Do gry, no to ciągniemy się, znaczy obaj się ciągniemy do gry jakby, nie, znaczy nie wiem. Nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. Okej, okay. Tak. Dobra, nie, bo szczerze co byś nie powiedział byłoby źle, tak to tak naprawdę zadałem. A więc może dajmy sobie z tym spokój. I mam jeszcze punkt jako Mystics, jako talent, jako scout młodych talentów. I wiem, że w sensie nawiązałem na pewno do tego materiału, w którym się wypowiadał Blue 45. Niekoniecznie go odkryłeś, ale jakby głośno mówił o tym, że to, że sobie nie radził z League of Legends, to, że się stresował, bardzo mu w tym pomogłeś. Zresztą też pamiętam, jak hype'owałeś, żeby Leku dołączył do Ultraligi, jak mówiłeś o Trymbim, z którego chyba jesteś najbardziej dumny. Czy rzecz jest taka, jakby. Ja gram w tą grę już prawie z 8-9 lat, kocham LoL'a, tak naprawdę jest to część mojego życia i mi się w jakiś sposób udało i tak naprawdę mam od dłuższego czasu w życiu wszystko, co potrzebuję i nie potrzebuję jakichś dodatkowych rzeczy czy coś, albo no jestem szczęśliwy z tego, jak wszystko wygląda. Dlatego ludziom, którzy są też jakby też lubią robić to, co ja lubię robić, to w tym samym momencie lubię pomóc im czy coś, bo wiem, że akurat w tym, co robimy, pomoc jest potrzebna, czy to kogoś wyróżnić, żeby miał łatwiej przebić się do jakiegoś teamu, czy to komuś pomóc w jakiś tam względem tego, jak podchodzi do rzeczy lolowych, czy coś takiego. Dla mnie to nie robię to z jakiegoś, że z jakiejś litacji, czy po prostu ci sami ludzie robią to, co ja robię i też lubią to robić i chcą, żeby im to wyszło. Nie grają, bo pieniądze duże czy coś, tylko po prostu czemu by nie pomóc, no. Ale wiesz, z drugiej strony nie każdy ma takie predyspozycje do tego, żeby... Ja lubię pomagać ludziom. 10 minut komuś. Jakby lubię pomagać ludziom, no nie wiem, no, zawsze tak miałem, że lubię pomagać po prostu ludziom i... Też jakby, lubię pomagać. Ostatnio pomogłem nawet jednemu e-sportowcowi i skończyłem z banem na 3 dni na Facebooku. Więc no... Komu? Wyciąłem zdjęcie koledze e-sportowemu. Myślałem, że no, nie poradzi sobie sam, no, ale wyszło jak wyszło. Warto pomagać. Pamiętajcie, jeżeli oglądacie nas na YouTubie, napiszcie w komentarzu hashtag pomagam.
Nie, hashtag warto pomagać. Hashtag warto to pomagać. Tak, to niech będzie ten hashtag tego odcinka. Napisajcie, to też ciekawe słowotwórstwo. No ale kończąc tak naprawdę już powoli ten podcast. Patryk, mówiłeś, że czujecie się mocni. Bo już nie, nie czujemy się mocni. Nie czujecie się mocni. W sensie... Ale powiedziałeś, że na kick będzie zdecydowanie lepiej. Chodzi o to, że na ten moment mieliśmy taki moment, gdzie nie czuliśmy się mocni. Wygrywaliśmy gry mimo tego, że nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jak wygraliśmy te gry. I pojawił się problem taki, że wygrywaliśmy za dużo. Wygrywaliśmy jakby za dużo, potem zaczęliśmy wygrywać, nie wiedząc nawet, jak wygrywamy w tą grę, bo graliśmy po prostu, bo graliśmy. I potem zaczęliśmy wywnioskowywać, jakie rzeczy są problemami, no i teraz na tym się skupiamy i wierzę w to, że do finału, mini finału, dużego finału będzie już wszystko gotowe i wtedy dopiero tak naprawdę pokażemy możliwości tej drużyny, jaka może być, a nie to, co pokazujemy teraz. Takie jest moje odczucie. Pojawiło się pytanie, z kim się lepiej grało, z Pukim czy z Ulightem? Z Pukim grałem ponad 2 lata, z Ulightem tam 2 miesiące. Z Pukim grałem w mecie, gdzie mogłem selening face'ować, a teraz gram w mecie, który biegam po ampie jak debil. Za wszystkim. Więc ważne jest to, żeby dogadywać się z duo partnerem, ale wtedy inaczej trochę też wyglądała gierka. Ale Ule się słucha to, co mu mówię, póki się słuchał to, co mu mówiłem jakby na linii, robimy to po prostu, ja mogę dowodzić w tych liniach obydwu, więc mi to po prostu pasuje. Nie ma tutaj kto lepiej, z kim się lepiej grało, z kim gorzej. To takie trudne pytanie, jakby z kim się grałem, bo co naprawdę możesz powiedzieć? Wiesz, z jednym to drugi może się obrazić tak naprawdę, no i... To tam może nie, że obrazić, no ale... Nie mam tak, że z tym mogę grać tak, jak ja lubię grać, co powoduje to, że mi się fajnie gra, więc podoba mi się granie z obydwoma. O, czy kogoś w Europie się, bo zakładam, że obserwujecie inne reale, kogo się obawiacie, albo może nie obawiacie, kogo uważasz za mocne drużyny obecnie w Europie? Za mocne drużyny uważam... Z Hiszpanii... Tylko Giants, czy ktoś Hiszpanii jest? Hiszpanii jest Giants, Movistar i... Ale Giants może mieć fake data, jakie są screamy. Z Hiszpanii tak naprawdę nie graliśmy na jakieś... I Mad Lions najlepsze... to jest. No, najlepsze zespoły są w Niemczech. Maus dobre jest. Gdzie graliśmy na Schalke, dobre też, dobrze też grali. Nie grali źle. Trochę grali ją... Każdy swoje drużyny, każdy region miał swój różny styl. A jak to jest Francję taki... oceniasz właśnie? Na Francji, wiesz, jest tricky. Francja jest bardzo coinflipowa, przede wszystkim, jeżeli chodzi o wyniki. Na Francję... Graliśmy na Vitality, przestaliśmy, bo mieli inny roster potem. Misfits nas oklepywało na screamach, ale ja mam wrażenie, że oni grali, czy my mieliśmy gorszy trochę epizod wtedy, oklepowali nas w miarę. A to też było na początku Splitu. I na LDLC też graliśmy ostatnio, ale nie wiem, no ja tak screamami się nie sugeruję zabatnio, bo to... Jeszcze Gamers Origin jest. Trafię... Gamers Origin dobrze w sumie grało nawet, tak. Gamers Origin dobrze się grało. Francja, Niemcy, takie najlepsze regiony. Tak z Hiszpanią mi się wydawało, że Giants na przykład nie było lepsze niż niektóre teamy, na które graliśmy z innych regionów, a Giants jest najlepsze w Hiszpanii. Tak jakby tak jest poszerzenie. Ale jakby screamy to są screamy, a potem się chodzi turniej. Mogę zrobić na Mouse Esports, mogę zrobić 0-15 na screamach, na 15 gier i pójść best of 1 i wygrać sobie. No tak też jak patrzysz na Mouse, taka screamowa drużyna. Tam lider jest. I screamowa drużyna, ale i też drużyna, która ma dużo respektu, zakładam, od innych graczy, bo dobrych mają graczy jednak. No tak mechanicznie mi się wydaje, że są takie lepsi, tak. No. Mechanicznie są, a mechaniki są w miarę ważne, tylko EU Masters wygrywa przeważnie drużyna, która jest najlepsza jako drużyna, jako a nie ci, którzy mają najlepszych, wiesz, to jak no drużyna działa jako 5. Może znowu będzie tak jak w Misfits, że nie wiem, lider tam piknie sobie coś i... Może zmierzą wszystko, bo będą klasy wyżej. Znowu. No. Dobra, to dobrze, że akurat mamy gościa z AGO, bo w pierwszym tygodniu nie gracie, więc sobie zróbmy predykcję pierwszych dwóch. Leca niestety nie zrobimy.
Bo nie ma, szkoda. Z oczywistych kwestii, ale zacznijmy sobie właśnie od Devil's One Aves. I co, Mystic, podtrzymujesz to Aves? Lewo zacznij, ja muszę przyjąć. Nie, Devil's One. Devil's One to jest taki safe bet tak naprawdę. Ale... Czyli jeden dla Devil's One w mojej opinii. Też mi się wydaje, że Aves, nie wiem, może jedną mapę urwie, no ale potem... Potem będą bo schody, ale... Płynie? Nie, szczerze? Uważam, że Aves jakoś trochę na swoich błędach się uczy. Jak dojdzie do piątej mapy, to mogą wygrać. Ja obstawię 3, 2... Przerwało cię. Jest 3, 2 i nie było słychać dla kogo. 3, 2 Devils. Niech będzie. Okej. Okay. Tutaj ja bardziej wierzę w coaching staff, Devil's One. Dałbym 3-1 Devils, ale no Aves może... Widzę też świat, w którym Aves wygrywa, bo nie wiem, coś losowego się odwala. Ja widzę świat, gdzie Butsu czuje gierkę, Butsu gra dobrze, Butsu kieruje, Butsu po prostu miażdży i grałem... I oni zaczęli też grać lepiej jako drużyna, z tego co zauważyłem, Aves, więc może... Na playoffy będą już dociśnięci mocno. Wydaje mi się, że tam też jest nawet w miarę duża motywacja u graczy do udowodnienia coś, więc myślę, że może być 5 map. To zależy, jaki będzie miał dzień Butsu, ale safe betem obstawię. Znaczy, wydaje mi się, że Devil's One raczej wygra, chociaż nie zdziwię się, jak będzie to lub to. No, też mam takie podejście, ale no wiadomo, tutaj jeżeli mamy predykcję robić, to na konto Devils, ale drugie spotkanie, Illuminar. Piraci. No to jest takie... Ja podtrzymuję 3-1 na Piratów. Bo z jednej strony myślisz o Illuminar i patrzysz na te nazwiska, co tam grają, no i mówisz, że oni się powinni przejechać, no ale potem patrzysz, co oni odwalali przez ostatnie 2 tygodnie i łapiesz się za głowę, a Piraci jednak z końcówka z tą zmianą wyglądali dosyć solidnie, więc... Dla mnie 3-0 Piraci. Też, nie wiem, tak bym dał 3-2 dla Piratów. Okay, dla mnie 3-0. Ale nikt nie dał Illuminar. To ciekawe, bo... Ja jeszcze za dużo razy przejechałem na Illuminar. Już za tak, dużo teraz... punktów mi zabrali w tej kategorii tutaj u nas. Po prostu nie wierzę w to, że w tydzień naprawią wszystkie problemy. Ja widzę to tak, że z tych 2 porażek, które przegrało IHG, jakby wiem, jakim tam stylem grało IHG, wiem, czy grali na midzie, bo pamiętam. Wiem, że... I po prostu wiem, że wejdzie to w miarę rozsądny człowiek, spojrzy na to i wybanują to, co będzie trzeba było wypanować, żeby ich styl lepiej zadziałał na Illuminar niż dotychczas. Dlatego to jest też ciekawe, co wyróżniłeś, że jeżeli masz uderzać w Illuminar, to w Nika będzie najprościej, żeby ten jego playstyle jakoś dostosować pod to, co będziesz chciał grać. Tak, jakby ich problemem... To jak będą chcieli grać, zależy, znaczy oni wiedzą, jak chcą grać, ale muszą wyeliminować to, co będzie utrudniało im tą grę. Więc sądzę, że Wedzi ogarnia, Defres też ogarnia takie rzeczy, więc podejdą do tego raczej dobrze. Ale też warto tutaj wspomnieć, że przez sytuację, jaką mamy aktualnie w kraju z koronawirusem, to Wedzi podobno też na wszystkich screamach Piratów teraz jest. Brawo, pierwszy raz w życiu. Może to pomoże. Może... nie będzie Kikisa na lanie. I nie będzie Kikisa na lanie. Jessis, Kikis na lanie, no odpadają. Więc no, może być tak samo jak, nie wiem, tak samo jak pod końcówkę regular splitu, bo tak naprawdę tydzień minął, więc no, jakby kolejna kolejka regular splitu leciała. Ale jednak jest to best of 5. No na pewno dziwnie to będzie. Będzie zdecydowanie dziwnie. Playoffy online. Trochę inna atmosfera będzie na pewno, bo na TeamSpeaku możesz się po złej grze wyciszyć i gdzieś tam starać się w sensie domowym, a tak to wiadomo, jest presja ze strony teammate'ów, żeby performować. No, ten wirus na pewno nam dużo zmienia, ale będziemy obserwować. Dzięki ci, Patryk, za to, że wpadłeś do nas. Dziękuję również. Dużo, dużo światła rzuciłeś na te rzeczy, które wcześniej były. Choćby, wiesz, teraz już będę wiedział, że to Inspired skolował. To wejście Rakanem po... Znaczy, ktokolwiek mówił, ja mówiłem, że to Kasper przyciął go. Ale wiesz, ja na przykład z tej serii pamiętam tylko to. Nie będę ukrywał. Wiem, no i pamiętasz to, że ja to zrobiłem, ale
On mi dał jaja, by to zrobić. I pamiętam jeszcze, że wtedy Delord na Ardencie latał za humanoidem. Już w ogóle tam Woolite nie istniał, tylko ardentowo korkiego humanoida, żeby wygrać. Humanoid 1 versus 9. W tamtych turniejach. Zdecydowanie. No i co, kończymy pierwszy, dziewiąty podcast. Dziewiąty już. Z bunkru mojego. Zobaczymy, czy następny również z bunkru, czy może już powrócimy. Nie, no już chyba wrócę do Warszawy, miejmy nadzieję. Jeżeli nie zamkną Warszawy. Miejmy nadzieję, uważajcie, że uda się. Uważajcie na siebie, myjcie rączki, tak jak Ulight pokazał. Ulight bardzo dobrze pokazał, jak trzeba dbać o higienę. I dbajcie o siebie, nie róbcie głupot, bo teraz no, jesteśmy w dziwnych czasach. I grajcie gola, proszę. Otrzymajcie się tam. Do następnego. Żegnamy się. Cześć.